Dobry wieczór Państwu. Witam w imieniu Centrum Edukacyjnego Powiśle, a także telewizji internetowej Sumienie Narodu oraz redakcji pisma Magna Polonia. Witam serdecznie w naszym gronie pana prezesa Michała Marusika. Pan prezes Marusik jest oczywiście w Polsce znany przede wszystkim jako prezes Kongresu Nowej Prawicy. Na pewno na temat partii będzie się dzisiaj wypowiadał, ale głównym naszym tematem będzie temat związany z Parlamentem Europejskim, do którego deputowanym posłem jest pan Michał Marusik i działa tam w grupie Europa Narodów i Wolności. Grupie, która zrzesza około 40 parlamentarzystów. O tym wszystkim usłyszymy od pana prezesa. A okazją jest to, że w miesiącu kwietniu będzie pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, a na początku maja będzie druga tura wyborów prezydenckich we Francji. I wiele na to wskazuje, że w obydwu tych turach będzie brała udział szefowa grupy Europa Narodów i Wolności, pani Marine Le Pen. I właśnie na temat pani Marine, wszystkich związanych z nią szans dla Europy, dla Francji, a także w ogóle o pracy w Parlamencie Europejskim będzie mówił pan Michał. Proszę bardzo, panie Michał. Może usiądziemy. Usiądziemy. Dziękuję serdecznie. Cieszę się ogromnie, że spotkanie odbywa się w Centrum Edukacyjnym, bo to niejako obliguje do tego właśnie, do takiej formuły edukacyjnej, czyli żeby kształtować myślenie o polityce, o zjawiskach politycznych, jakie zachodzą, że to nie jest spotkanie typu wiec uliczny. Edukacja zobowiązuje do tego, żeby się jakoś otrząsnąć od tych wpływów w polityce, które są dominujące, a które mają charakter emocjonalny. Prawie cała propaganda polityczna, cała ta machineria Vox Populi działa w ten sposób, że odwołuje się do emocji, co oznacza, że rozum śpi. Ludzie, którzy są rozemocjonowani, tracą rozum i przestają myśleć racjonalnie, nie tylko zachowywać się racjonalnie, w ogóle przestają myśleć. A my, jeżeli jesteśmy w centrum edukacyjnym, to skorzystajmy z tego faktu i próbujmy się skupić na tym, co jest realnie istotne, czyli pozbędźmy się emocji i reagowania sympatią i antypatią i urazami, a zacznijmy kalkulować, czyli prowadzić taki rachunek, można by powiedzieć zysku i strat, ale trzeba powiedzieć rachunek celów politycznych i politycznych szans, bo polityka jest wbrew propagandzie, jaka funkcjonuje. Polityka jest racjonalna. Gracze polityczni są racjonalni. Tylko lud polityczny jest ogłupiony. Kto skutecznie lud ogłupia, ten ma większy aplauz, większe statystyczne przyzwolenie na realizację swoich scenariuszy, które wcale nie są zgodne z tym, co się ludziom obiecuje, bo obiecuje się na poziomie emocji. A realizuje się scenariusze jak najbardziej wyrachowane. Więc spróbujmy pogadać o polityce właśnie w tych kategoriach politycznego racjonalizmu. Jeżeli osią dyskusji ma być taka postać jak pani Marine Le Pen, to wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wadą tej postaci jest jej znaczenie symboliczne. Oczywiście inaczej patrzą na panią Marynę obserwatorzy, którzy czytają jakiegoś Pudelka, bo będą się zastanawiać, jakich kosmetyków używa, prawda, jakiego ma pieska i kotka, jak tam z sąsiadami się o co pokłóci. To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. To budzi zaciekawienie i ludzie żyją tymi pasjami, ale nie w tych kategoriach. Popatrzmy na tą postać. Otóż postać pani Marine Le Pen jest symbolem w tym znaczeniu, że sam fakt,
Że zdobyła tak dużą popularność we Francji i w Europie, oznacza, że w mentalności Europejczyków, w mentalności elektoratu europejskiego, czyli ludzi zaangażowanych w życie polityczne, zachodzą bardzo poważne zmiany. Bo to, kogo ludzie popierają, kogo lubią, kogo nie lubią, przeciwko komu się odwracają i w stronę jakich innych postaci ludzie się odwracają, jest skutkiem pewnych zmian w mentalności elektoratu. To są zmiany bardzo trwałe, które uwidaczniają się późno, inicjowane są wcześniej. I postać pani Marine Le Pen, kiedy jeszcze nie ona była znana, tylko jej ojciec, Jean-Marie Le Pen, już była postacią symboliczną, czyli nazwisko Le Pen kojarzone było z czymś innym niż europejski establishment polityczny. Oczywiście to nie jest różnica na scenie francuskiej, nie jest taka jak na scenie polskiej politycznej. Jeżeli popatrzymy na polską scenę polityczną, jest ona mocno nacechowana ideologicznie. Jak patrzyło się w Polsce na postaci z marginesu politycznego, to były to prawie zawsze postaci różniące się ideowo. To znaczy postaci, które nie zgadzały się z modą i z trendem lewicowego establishmentu. Francja funkcjonuje troszeczkę inaczej, bo oni ich co innego boli. Bo przeważnie jest to tak, że na co inny człowiek choruje, a leczy to, co boli. I Francuzi koncentrują się na tym, co ich boli, a ich nie bolą kwestie ideologiczne. Oni tak dotkliwie odczuwają różnice cywilizacyjne między rdzenną ludnością francuską a napływową ludnością islamską. Tak bardzo jest to dla nich dotkliwe, że kwestie podziałów ideowych przestały mieć znaczenie. I artykułował to bardzo dawno Jean-Marie Le Pen, ojciec pani Maryny, potem artykułuje to po nim pani Maryna i wyda, i zresztą z naszego punktu widzenia słusznie oceniamy, że nie ma to w sobie tego pierwiastka różnic ideologicznych. Oni nie przedkładają jako programu politycznego alternatywy dla francuskiego socjalizmu. Oni nawet nie zauważają, że francuski, czy jakikolwiek socjalizm jest zły i głupi, bo doskwiera im znacznie bardziej coś innego. Doskwiera im bardzo mocno taka obcość cywilizacyjna i kulturowa i starej emigracji islamskiej, a szczególnie tej nowej. Ta nowa emigracja, która napływa w setkach tysięcy, powiększa oazy, z którymi oni już się nauczyli żyć, jakoś już żyli z tymi islamistami, ale teraz te oazy się powiększyły znacznie mocniej oraz przybyli tam nowi przywódcy polityczno-religijni, którzy próbują dyscyplinować całą ludność islamską i oni stwarzają problem, ponieważ ich prawo radykalnie różni się od naszego prawa. I potworzyły się we Francji enklawy, tych enklaw już jest około 1000, niekiedy są to całe miasta, które są dosłownie rzecz biorąc wyjęte z jurysdykcji francuskiej. Są całe dzielnice miast lub całe miasta, w których nie obowiązuje francuskie prawo. Obowiązuje prawo islamu, prawo szariatu, obowiązują jakieś tam, mają własne policje, mają własne sądy, mają własnych przywódców polityczno-religijnych i francuskie władze nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają naprawdę problem dramatyczny. Ostatni Francuzi z niektórych miast się wyprowadzają, nie mają komu sprzedać nieruchomości, zostawiają puste domy i wyprowadzają się gdziekolwiek, bo po prostu z tymi islamistami nie da się żyć, a oni są bardzo ekspansywni. Przede wszystkim dlatego, że są agresywni. Oni mają święte przeświadczenie, że oni i tylko oni mają rację i wszyscy muszą im się podporządkować, a poza tym są płodni. Więc oni wiedzą, że z pokolenia na pokolenie jest ich 4 razy więcej, a nas jest pomału mniej. I oni zdobywają przewagę statystyczną i oni narzucają swoje normy, swoje obyczaje, swoje prawa i mają czym egzekwować te swoje zwyczaje i prawa. I zaszła w Europie taka zmiana, że Europa się zaczyna budzić, zaczyna zauważać
chorobę, bo ta choroba zaczyna doskwierać. Nam mniej. Także my jeszcze widzimy pierwiastek ideologiczny, że socjalizm jest zły, głupi i szkodliwy i trzeba się z tego socjalizmu wyleczyć ze względów moralnych i praktycznych. Trzeba się z tego wyleczyć. Nie doskwiera nam masowa imigracja ludzi obcych cywilizacyjnie, choć troszkę tej imigracji mamy. Ale w Europie Zachodniej, w Holandii, we Francji, w Niemczech, w Austrii, we Włoszech bardzo mocno doskwierają im zmiany cywilizacyjne, które są niesione przez falę imigracji. I to spowodowało obudzenie i otrzeźwienie elektoratu, który próbuje swoje kraje bronić. I ludzie oczywiście widzą, że z tym zjawiskiem nie jest w stanie uporać się żadne państwo podporządkowane Unii Europejskiej. Ponieważ właśnie Unia Europejska jest nośnikiem źle rozumianej tolerancji i tej dziwacznej, fałszywej ideologii multikulti, czyli zmieszania dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, że da się z tym żyć. Nie da się z tym żyć i ludzie zaczynają nawiązywać do zdrowego nacjonalizmu. Jest to zjawisko, które upowszechnione zostało na pewno w zachodniej Europie przez właśnie rodzinę Le Penów, w Holandii przez Wildersa. Teraz już jest bardzo wiele organizacji, rodzi się w Niemczech Alternatywa dla Niemiec, czy rodzą się organizacje, które odwołują się do zdrowego nacjonalizmu, rozumianego znów w taki sposób, który my musimy sobie wytłumaczyć, z polskiego na nasze przełożyć. Bo słowa w polityce są bardzo często przekłamywane. Mówimy o patriotyzmie, mówimy o nacjonalizmie i musimy sobie zdefiniować, co to znaczy. Więc jeżeli jesteśmy w centrum edukacyjnym, to próbujmy sobie to zdefiniować. Otóż jeżeli traktujemy patriotyzm jako działalność, jako pewną postawę polityczną, bo to nie jest program polityczny, to jest postawa polityczna, postawa pro patria, czyli postawa służby państwu. To jest postawa, która uważa, że państwo, nawet nie najlepsze, jest dobrem na tyle ważnym, że należy na to dobro pracować i poprawiać to państwo, a nie niszczyć i nie burzyć. Czyli służyć państwu, potrzeba służby państwu. Natomiast nacjonalizm jest pewnego rodzaju inspiracją emocjonalną do zaangażowania się w sprawy polityczne. To jest, mówiąc trywialnie, uczucie takiej jakby miłości do narodu. Że jeżeli ktoś angażuje się w życie polityczne z tego powodu, że chce coś dobrego zrobić dla współrodaków, to mówimy o nim, że jest nacjonalistą. Tak jak ojciec kocha swoje dzieci i chodzi do pracy i pracuje na nich i karmi, uczy ich, prawda, bo chce coś dobrego dla nich robić, tak też polityk, który wkracza do działalności publicznej dotyczącej innych ludzi, z taką inspiracją, że chce coś dla współrodaków swoich zrobić, uważać się może za nacjonalistę. Natomiast jeżeli patrzymy na podziały ideologiczne, to mamy świadomość, że nie każde lekarstwo jest dobre na każdą chorobę. I bardzo często ktoś, kto jest patriotą, chce służyć państwu, kto jest nacjonalistą i chce służyć swojemu narodowi, a nie rozumie, co narodowi szkodzi, a co narodowi pomaga, może uczynić bardzo wiele zła. Bo jeżeli ktoś jest narodowym socjalistą, to jest narodowcem, tak. To działa z miłości do własnego narodu. Tylko nie dojrzał do tego i nie zrozumiał tego, że lewicowość jest zła. Że cała lewica oznacza przyzwolenie na kradzież. I dopóki nie wyleczy się taki człowiek ideologicznie, to chcąc dobrze, obiektywnie czyni źle. Czyli może zaproponować lekarstwo, które będzie gorsze od choroby. Mimo, że będzie nacjonalistą, mimo, że będzie patriotą. Więc my stanowimy ten szczególny margines, który ma tę świadomość, że trzeba najpierw wiedzieć, na czym polega choroba, żeby zaordynować prawidłowe lekarstwo. I my w Polsce wiemy, że trzeba przede wszystkim zlikwidować mentalność lewacką i przyzwolenie na lewackie rozwiązania. Trzeba zlikwidować zgodę na to,
że pracujemy jako niewolnicy na aparat państwowy, a państwo nas będzie leczyć, uczyć, wychowywać, będzie nam zapewniać bezpieczeństwo. Bo w tym momencie zgadzamy się na to, że przestajemy być ludźmi. Człowiek, który nie jest wolny, w istocie nie jest człowiekiem. Jeżeli państwo o nim decyduje, to jest przedmiotem własności państwowej. I wyrzekamy się pewnej części swojego człowieczeństwa. Nie możemy sami za siebie odpowiadać, jeżeli państwo za nas odpowiada. Więc my rozumiemy te podziały ideologiczne i wiemy, że należy z państwa takiego budowanego na fundamentach lewicowych zrobić państwo normalne. Normalne państwo to jest takie, które naszych spraw za nas załatwiać nie będzie. Załatwimy je sobie sami, byleby nam państwo zostawiło pieniądze. Chcemy żyć życiem ludzi wolnych, odpowiedzialnych, zasmakować prawdziwego życia, prawdziwego dobrobytu i bezpieczeństwa. Na zachodzie Europy tego nie widać. Ich bardziej interesują te kwestie, które zostały zaimportowane z falą ostatniej imigracji i naprawdę są dla nich dotkliwe. I symbolem walki takiej z tym całym złem, które przychodzi z islamizacją Europy, jest w tej chwili pani Marine Le Pen. Oczywiście nie jedyna, bo przecież w Austrii bardzo było blisko, żeby prezydent Francji, prezydentem został człowiek z tego samego obozu politycznego. Akurat my mamy w naszej grupie politycznej kilku Austriaków, którzy są właśnie z tego nurtu prawicowo-liberalnego w Austrii. I niewiele brakło. Niewiele może braknąć, a może też wygrać władzę pan Wilders w Holandii, który również zyskał popularność na hasłach obrony Europy przed islamizacją. On najgłośniej krzyczał stop islamizacji Europy, czyli było to pierwsze silne echo tego programu, który głosił Jean-Marie Le Pen i który za nim głosi jego córka Marine Le Pen. Rzecz jasna, że w Parlamencie Europejskim nie da się tego przeprowadzić. Cały mainstream europejski jest całkowicie poddany takiemu bałwochwalczemu kultowi poprawności politycznej i ta cała polityka multikulti, mieszania wszystkiego dobra ze złem i głupoty z mądrością i kłamstwa z prawdą, to tam jest rzeczą świętą i w Parlamencie Europejskim się tego nie przegłosuje. Oni mają tak liczebną przewagę, że robią sobie co chcą, a my sobie tam gdzieś w kąciku możemy pokrzyczeć tylko. Ale zaczynamy się w tym parlamencie w skali europejskiej, międzypaństwowej, integrować, bo troszkę jest za co. Bo gdybyśmy mieli tutaj za nasze emerytury zintegrować się w skali europejskiej, to by się tego nie dało zrobić. A że wywalczyliśmy tam sobie przyczółek, to jest już za co i możemy się integrować i troszkę ten głos rozsądku się przebija i przebija się do tego stopnia, że na początku tej kadencji, 2 lata temu, kiedy zabieraliśmy głos ostro i stanowczo z pozycji takich zdroworozsądkowych, czyli powrotu do odpowiedzialnych państw narodowych, to najpierw patrzyli na nas jak na wariatów, bo nas głosowało 50-60 osób mniej więcej w ten sam sposób. A teraz w głosowaniach, które są nacechowane tym konfliktem ideologicznym i cywilizacyjnym, po naszej stronie już jest 150, 200 i więcej osób. Czyli to, co było kiedyś szokiem, takim szokiem jak z bajki o szatach cesarza, gdzie dziecko powiedziało, król jest nagi, wszyscy za nim mówili ze strachu, prawda? I bali się tej prawdy powiedzieć. Jak my to powiedzieliśmy pierwsi, to teraz już inni za nami powtarzają pomalutku to samo. Że jeżeli będziemy uprawiali bałwochwalczy kult podporządkowania i zgody na wszystkie dyrektywy, które płyną z obecnej formuły Unii Europejskiej, to Europa zostaje zislamizowana i resztki Europejczyków będą pracować na islamistów, aż w końcu Europa w tym sensie cywilizacyjnym wyginie i będzie obszarem cywilizacji islamu. I to zjawisko zaszłoby dosłownie w ciągu 2 pokoleń. Zaczynamy to zauważać, sala powoli parlamentarna zaczyna nas popierać i zaczynają się te środowiska umacniać.
Mamy nadzieję, znaczy ja bym w każdym razie bardzo chciał i bardzo bym życzył Pani Marynie sukcesu, bo mamy nadzieję, że byłaby ona pierwszą cegłą w murze, która potrząśnie tą Europą i która pokaże, że to, co dziś jest jeszcze wdeptywane w błoto przez lewicowy mainstream, może się odbudować. I wtedy nie będziemy się bronić tylko przed tym, że lewicowy mainstream nas zadeptuje i poniewiera. Ale zacznie się tendencja odwracać. W którymś momencie ta tendencja musi się odwrócić i musimy zacząć wygrywać. Liczyliśmy na Hofera w Austrii, miał duże szanse i szanse we Włoszech na zwycięstwo włoskich nacjonalistów są dosyć spore, ale najbliższa historycznie, w kalendarzu wydarzeń, najbliższą okazją są wybory we Francji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie siły francuskie zjednoczą się przeciwko pani Marynie Le Pen. Tam jest taka osobliwa sytuacja, że Front Narodowy, francuski Front Narodowy, jest wylansowany do największej, najpopularniejszej francuskiej siły politycznej. Ale nie ma znaczenia politycznego w sensie udziału we władzy. A to dlatego, że wszyscy pozostali współpracują zgodnie w niszczeniu francuskiego Frontu Narodowego. I w tym momencie siła polityczna francuska, która statystycznie ma największe poparcie, prawie w ogóle nie uczestniczy we władzach, bo wszyscy inni się zjednoczyli. I to zjawisko w tej chwili obserwujemy również, bo tam próbują wykreować jakąś postać polityczną, która przechwytuje te same hasła, które od dawna głosiła pani Marina Le Pen. Że z tymi islamistami jakoś trzeba sobie poradzić, coś z nimi trzeba zrobić. Nie wie co, ale coś trzeba z tym zrobić. Że trzeba przywrócić uzasadnienie moralne płynące z nauki Kościoła katolickiego, czyli z etyki chrześcijańskiej, trzeba przywrócić w konflikcie cywilizacyjnym, nawet do tego stopnia, że kontrkandydat pani Maryny niegdyś opowiadał się za kompletnym zakazem aborcji, co we Francji to już było rzeczą straszną, prawda? A on to odważnie głosił, więc próbują wykreować taką postać, która by odebrała pewną część elektoratu pani Marynie, żeby nie mogła wygrać wyborów. Więc Francja ma naprawdę, no toczy się wewnątrz Francji, bardzo poważna wojna polityczna, taktyczna wojna, skomplikowana na francuskim gruncie. A teraz jeżeli patrzymy, a cóż z tego dla nas, poza ciekawością, taką, że obserwujemy sobie takie zmagania polityczne, jakie to ma znaczenie dla nas? Dla nas może to mieć znaczenie takie, że jeżeli Francja pójdzie drogą poszukiwania własnych francuskich rozwiązań problemów, jeżeli Anglia pójdzie drogą poszukiwania własnych rozwiązań, jeśli Węgrzy idą drogą poszukiwania własnych rozwiązań, to dlaczego Polska ma być bez przerwy na kolanach? Dlaczego Polska nie może się porwać i też poszukać rozwiązania własnych problemów w własny sposób? Czyli u nas powinien się również odrodzić duch zdrowego, odpowiedzialnego nacjonalizmu i ruch takiego zdrowego, odpowiedzialnego patriotyzmu. Że może i my powinniśmy w końcu zawalczyć politycznie o to, żeby polskie państwo nie było tylko po to, żeby nas gnębić, oszukiwać, okradać, okłamywać, demoralizować. Może i my powinniśmy również zawalczyć o to, żeby nasze państwo służyło po to, żeby nasz majątek i nasz dobrobyt chronić, żeby nas chronić przed okłamywaniem, od demoralizacji, nas bronić, żebyśmy wreszcie mieli państwo, które nam sprzyja. Żebyśmy nie byli patriotami państwa, czyli żebyśmy nie byli tymi ludźmi, którzy służą państwu, które jest skierowane przeciwko nam. I u nas też powinien się odrodzić ten właśnie zdrowy, to znaczy mówiąc wprost, prawicowy odruch opozycji politycznej. My mamy naród, który chce i potrafi odpowiedzialnie pracować. Powinniśmy tylko umieć i chcieć się politycznie zjednoczyć, mimo że organizacji opozycyjnych, tego planktonu pozaparlamentarnego jest bardzo wiele,
Razem zdajemy sobie sprawę, że polityczny mainstream, ten, który tworzy parlament i rząd, jest nam nieprzychylny. Jest wymierzony przeciwko interesom Polski i przeciwko interesom Polaków. To jest przykra prawda, ale taka ta prawda jest. Jeżeli chcemy to zmienić, to nie możemy liczyć na nich, bo przecież, tak jak to trywialnie mówi ulica, czy postawimy na prawą, czy lewą nogę. Przepraszam bardzo, ale obydwie nogi są to nogi okrągłego stołu. I wszystko jedno, czy postawimy na prawą, lewą, środkową, czy 50, czy 100 nogę, to są to nogi okrągłego stołu. A kto ten mebel nam zafundował, to doskonale wiemy. Kilku starych generałów zafundowało. I oni trzymają wszystkie sznurki władzy, a reszta to jest błazenada i arlekinada. I wyczyniają nam telewizyjną szopkę i cyrk, który kompromituje państwo, bo to pośmiewisko po prostu z instytucji państwowych robią. I wygłupy telewizyjne dla gawiedzi, prawda, bo ludzie lubią cyrk, to im się pokazuje jakiś cyrk. To jest po prostu żenada, co wyczyniają, a chcielibyśmy mieć państwo odpowiedzialne i możemy mieć. I mam nadzieję, że pójdziemy za przykładem tych, którzy pierwsi odniosą sukces. Oby to była na przykład pani Marina Le Pen. W tej chwili szanse są dość duże, bo w Parlamencie Europejskim, no jeżeli za naszymi postulatami głosuje około 200 osób, a nasza grupa liczy 40 chyba z dwie osoby jest, to znaczy, że zaczynają ludzie logicznie myśleć w polityce. Bardzo to dobrze wróży. Tym lepiej wróży, że zdecydowaną większość naszej grupy politycznej stanowią Francuzi, bo stanowią prawie połowę, tam jest chyba 20 osób z Francji. Prawie wszyscy z Francuskiego Frontu Narodowego. Więc jeżeli wybory we Francji wypadłyby pomyślnie dla Francuskiego Frontu Narodowego, to wcale nie z tego płynęłaby dla nas Polaków radość. Radość dla nas płynęłaby z tego, że europejski mainstream kompletnie zlewicowany, daje się pokonać. I to by dało nam otuchę, że warto walczyć, bo można z tym mainstreamem wygrać. Ten mainstream ma dwa oblicza. I oblicze pragmatyczne, i oblicze ideologiczne. Ideologiczne to jest zaczadzenie państwem obozowym, że dobre państwo to jest takie, które wszystkich żywi, karmi, uczy, leczy, wychowuje. Czyli wszyscy pracują na państwo, a państwo załatwia nasze problemy. Czyli typowo faszystowskie rozwiązania. I wszyscy są zauroczeni wizją, którą uważają za słuszne. I to jest jedno nieszczęście, jedno oblicze. Drugie oblicze tego mainstreamu jest gorsze, bo jest pragmatyczne. To są ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że to lewicowe takie zaczerwienienie umysłów to jest idiotyzm. Że to nic dobrego nie daje, że tylko ogłupia ludzi. Ale pozwala im to ludzi okradać. Że ludzie dają się wtedy, jeżeli się ogłupi i jeżeli wmówi się ludziom, że dobrze będzie, jeżeli państwo ich będzie leczyć, uczyć i wychowywać, to wtedy ludzie pozwolą się okraść, bo państwo musi mieć pieniądze, żeby ich leczyć i karmić. I wtedy ludzie pozwalają się okradać. A o nic więcej im nie chodzi. I wtedy żyją z tego korporacje, wtedy żyją z tego banki, wtedy żyją w te instytucje spekulacji finansowych. I się potem zastanawiamy, jak to jest, że my harujemy po 10, po 12 godzin dziennie, jeździmy tramwajem, a oni jeżdżą Bentleyami. Z czego oni mają te Bentleye? Z naszej pracy. Bo metodami spekulacji finansowych na przykład, czy też metodami przywilejów dla korporacji gospodarczych, sprawiają, że my w gruncie rzeczy stajemy się niewolnikami i pracujemy na nich. I w Polsce zrozumienie tego konfliktu ideologicznego jest znacznie lepsze niż we Francji czy w Niemczech. I my mamy znacznie większe szanse wyzwolić się właśnie z tych kajdan czerwonego państwa. My mamy znacznie większe szanse niż Zachód. Tylko, że oni mają większe szanse na odniesienie spektakularnego sukcesu. Czyli tego pierwszego wyłomu, tego wyłamania pierwszej cegły w murze i przełamania bezsilności. Bo nam się ciągle wydaje, że nie mamy się po co organizować, bo i tak się nie uda.
no to nie ma szans. I ktoś musi pokazać, że jest szansa, że europejski mainstream, który jest albo zły, albo głupi, no bo albo ktoś myśli, że lewica to jest coś dobrego, to jest głupi, albo wie, że lewica to jest głupia i zła, tylko pozwala ograniczać, to jest zły, więc że ten mainstream jest do pokonania. I gdzieś ta pierwsza cegła w murze musi zostać wyrwana, żeby pokazać, że ten mur zbudowany przez europejską lewicę się rozsypie i można na gruzach i z gruzów tego muru zbudować normalne państwo, czego szczególnie serdecznie życzę Polakom. Francuzi sobie poradzą, Anglicy sobie poradzą, my troszkę gorzej. Poza tym nie łudźmy się. Unia Europejska jest fikcją. Jeżeli ona komuś i czemuś służy, to tylko okradaniu słabszych przez mocniejszych, którzy potrafią zadbać o swoje interesy. Bo przecież, nie miejmy złudzeń, Wielka Brytania nie oddała i nie odda swojej potęgi nuklearnej w dyspozycję na przykład czegoś takiego jak Unia Europejska. No to przecież byłby ktoś śmieszny i głupi, gdyby kto wierzył. Przecież Francja też jest potęgą nuklearną. I nie odda potęgi budowanej przez 10 wieków w dyspozycję jakiejś tam grupki biurokratów. Niech spróbują zbudować sobie taką potęgę. Proszę Państwa, mówiąc, no jesteśmy w centrum edukacyjnym, to też próbujmy to wykorzystać właśnie edukacyjnie. Czym jest polityka w istocie? Polityka jest umiejętnością budowania i wykorzystywania siły. Kto nie umie zbudować siły, ten nie jest politykiem i nie będzie politykiem. Kto nie umie siły wykorzystywać, nawet jeżeli ją ma, ten też nie jest politykiem. Bo co z tego, że siłę ma, skoro obrywają go słabsi? Więc trzeba umieć zbudować siłę i umieć tą siłę wykorzystać. Francja, Anglia potrafiły sobie zbudować siłę. No nie są takimi idiotami, żeby to oddać. No Niemcy są nadal pod okupacją amerykańską i nie mogą zbudować siły armii. No dobrze, ale budują siłę gospodarki, kapitału niemieckiego i ten kapitał zdominował całą Europę. Między innymi przy wykorzystaniu Unii Europejskiej, bo gdyby oni to nazwali Czwartą Rzeszą, to wszyscy by się od nich murem odgrodzili i powiedzieli, pracujcie sami na siebie. A jeżeli oni to nazwali Unią Europejską, to pracujemy na nich i zapominamy o tym, że te firmy, które są tu w Polsce, nawet jeżeli mają Polska S.A. w nazwie, to nie są polskie. I pracujemy na nich jak niewolnicy i się nie buntujemy. Bo to się nie nazywa Czwarta Rzesza i okupacja Polski przez Czwartą Rzeszę, tylko się to nazywa Unia Europejska. Że gdyby nam chcieli wprowadzić markę niemiecką, to Polacy by się buntowali. Ale jak wprowadzili, zmienili nazwę i wprowadzili euro, to już się nikt nie buntuje. No, w Polsce na szczęście się buntują, wolą Polacy mieć złotówkę. Chwała Bogu. Bo inni już nie. I wszystkie korzyści z emisji waluty euro pojawiają się gdzie? We Frankfurcie. Tam jest Europejski Bank Centralny i tam kształtuje się stopy procentowe euro i tam płynie cały zysk spekulacyjny, jak najbardziej zysk pochodzący li tylko z emisji z nowych porcji waluty euro. Gdyby robili to za pomocą marki niemieckiej, to Francja by się nie dała na to namówić. A w tej chwili się dała. Prawda? Więc my musimy obedrzeć taką wronę, która się pomalowała na kolorowo i udaje kanarka. My musimy obedrzeć dogoła i popatrzeć, czym to jest naprawdę. Tak naprawdę to jest walka tych, którzy są mocni, o to, żeby umocnić swoją pozycję. I Niemcy umacniają swoją pozycję, Francuzi, Anglicy umacniają, a my za to płacimy. A mamy przecież takie same zasoby. Polacy są bardziej pracowici, bardziej zdolni i odpowiedzialni od Niemców. A jednak my na nich pracujemy, a nie oni do nas. My idziemy do nich sprzątać, a nie oni do nas. Dlatego, że my nie bardzo potrafimy wygenerować władzę, która będzie chroniła nasz interes państwowy i nasz interes narodowy. Dlatego ja zawsze apeluję o to, żebyśmy wreszcie przystąpili do pracy nad zbudowaniem, nad przedbudową Polski na takie państwo, które będzie wyrażało i chroniło polski interes państwowy i polski interes narodowy. Musimy być nie tylko z serca, ale z rozumu patriotami i musimy być z rozumu nacjonalistami, a nie tylko z serca. Kochajmy Polskę i kochajmy Polaków, ale kochajmy nie tylko sercem, kochajmy głową.
Więc myślmy w kategoriach rozumu i racjonalności politycznej i mam nadzieję, że postać pani Maryny Le Pen jest postacią, która lideruje temu sposobowi myślenia o państwie. Tylko nie łudźmy się. Pani Maryna, jeżeli zostanie prezydentem Francji, będzie reprezentowała interes Francji i potrafi to zrobić. Naprawdę jest to niezwykle racjonalny polityk. Ona w zachowaniach politycznych jest mężczyzną i potrafi naprawdę rozumnie, racjonalnie i energicznie działać. To jest tak, jak była pani Margaret Thatcher w Anglii. Jest wybitnym męskim politykiem, takim typem w polityce męskim. Tymczasem w całym mainstreamie europejskim są zniewieściałe baby, prawda? Te wszystkie chłopy europejskiego establishmentu, no niestety nie dorównują charakterem i taką racjonalnością w myśleniu i w postawie politycznej. I dlatego ten europejski mainstream jest słaby. On jest silny tylko dlatego, że z łatwością pasożytuje na pracy między innymi nas Polaków, ale i wszystkich innych narodów. Biurokracja bardzo łatwo pasożytuje na swoim narodzie, ale międzynarodówka biurokratyczna spostrzegła, że jeżeli się stworzy takie państwo jak Europa i się będzie pasożytować nie na 30 milionach obywateli, tylko na 300 milionach, to dopiero będzie miód. No i tam tego miodu jest bardzo dużo. Tylko cóż nam z tego? Jest to absolutnie błędny kierunek. W sensie takim historycznym to będzie króciutki incydent. Europa zlewicowała się w taki dziwny sposób. Jest to pewnego rodzaju dekadencja ideologii lewicowej, która najpierw rozbłysła w Rosji i tam Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał podbić cały świat. No nie za długo to trwało i to się wszystko zapadło. Nastąpił kolaps niewydolności gospodarczej. Ale teraz to ta sama ideologia zakwitła, pasożytując na dosyć dobrze rozwiniętej gospodarce Europy Zachodniej. I mamy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Ale ponieważ jest to Związek Socjalistycznych Republik, to skończy zachodni tak samo jak i wschodni i się zapadnie. I kiedyś w podręcznikach historii będzie się uczyło o tym, że istniał taki króciutki okres, gdzie Europa zgłupiała. Ale ta głupota się zawaliła szybko i odrodził się rozsądek. Ja bym chciał, żeby się najpierw odrodził w Polsce, bo ten, kto pierwszy, ten najwięcej skorzysta. Więc nie traćmy nadziei, że jest szansa pokonać ten głupi i zły mainstream polityczny i że polska prawica narodowa w końcu przejmie władzę i będziemy mieli kraj nie taki, z którego będziemy chcieli uciekać, tylko taki, do którego każdy będzie chciał wrócić, ale i obcy będą chcieli przyjechać tutaj grzecznie u nas pracować i nie podskakiwać, bo tu będzie się żyło dobrze, bezpiecznie i w poczuciu zrozumiałego ładu. Jeżeli państwo macie pytania, bardzo proszę, bo jak wiem, sala jest niezwykle racjonalna. Uczmy się. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do pytań. Może najpierw, właśnie, są pytania od słuchaczy w internecie, czyli zaczniemy od tego, co pojawiło się w internecie. Mikrofon czynny. Pytanie od widzów z czatu. Jak pan widzi sytuację geopolityczną Polski po wygranej Le Pen i ewentualnym wyjściu z Unii Europejskiej? Po wyjściu nie Polski, tylko po ewentualnym wyjściu Francji z Unii Europejskiej. Tak. Tak? Ja również tak rozumiem pytanie widza. Tak. Dla Polski miałoby to, mówię, tylko znaczenie przykładu. By pokazało polskiej opozycji pozaparlamentarnej, opozycji patriotycznej i nacjonalistycznej, pokazałoby, że ta walka z mainstreamem nie jest wcale beznadziejna. Że można to wygrać. Że jakby Maryna Le Pen pokazała, że da się to wygrać, to w nas podtrzymałaby tego ducha wiary, że da się to wygrać i wygralibyśmy łatwiej u nas. To tylko miałoby to takie szanse. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne wyjście Francji z Unii Europejskiej, niespecjalnie nas to dotyczy, ponieważ Francja, jeżeli na coś się w ramach Unii Europejskiej nie zgodzi, to na pewno taki projekt w Unii Europejskiej nie przejdzie. Na pewno nie. Cała ta Unia Europejska jest projektem stworzonym
przez porozumienie Niemiec i Francji, do którego doszlusowała potem Wielka Brytania, bo to są trzy potęgi. Tak? I jeżeli którakolwiek z tych potęg na coś się nie chce zgodzić, to na pewno to nie przejdzie. Więc przechodzą tam tylko projekty i rezolucje takie, na które te trzy potęgi się zgodzą. A dla nich wszystkich, na dobrą sprawę, nie ma to znaczenia. Każdy pilnuje swojego interesu i nic ich nie interesuje poza tym. I Francja nadal będzie swojego interesu pilnowała i potrafi tego swojego interesu dopilnować. Uczmy się, żebyśmy i my potrafili nasz interes zdefiniować i żebyśmy tego interesu potrafili dopilnować. Kolejne pytanie jest od użytkownika Timotera. No dobrze, nie można było do pana pisać na Facebooku, bo Chavez cenzurował pański profil. No niestety ja nie siedzę na tym Facebooku jako ja, to tam zawsze ktoś inny się wypowiada, ja jestem prawie zawsze w podróży, więc ze mną jest się naprawdę trudno skontaktować, bo jak nie sprawy partyjne, to sprawy europarlamentarne i bez przerwy jeżdżę i bez przerwy w jakichś takich akcjach, więc naprawdę o osobisty kontakt jest ze mną bardzo trudno, za to serdecznie przepraszam, ale nie da się inaczej funkcjonować. Jeżeli z kilkudziesięcioma osobami się utrzymuje stały kontakt, to więcej już się nie daje. No, musicie Państwo wybaczyć, ale coś takiego jak profile społecznościowe to już przeważnie prowadzą pracownicy czy asystenci. Ale dzięki transmisji udało się to pytanie zadać. Dlaczego opuścił Pan Korwina zaraz po wyborach, gdy ludzie, na przykład ja, głosowałem na Pana, ponieważ przynależał Pan do partii Korwin? Dalej użytkownik zadaje pytanie, czy nie czuje się Pan oszustem? Nie ja opuściłem Korwina, tylko Korwin opuścił mnie. Przecież to Korwin porzucił KNP, to Korwin powiedział, że tą partię to trzeba zniszczyć, rozwiązać, a najlepiej, dokładnie tak będzie, najlepiej porzucić, niech ją rozwiąże jakiś komisarz. I powiedział to w czasie jeszcze wyborów europarlamentarnych. My w tych wyborach przy przyzwoitej, już nie mówię bardzo dobre, ale przy przyzwoitej kampanii takiej medialnej mielibyśmy 6 posłów. Do 5 brakło parę głosów. Jak była licho robiona ta kampania, to widziałem, bo ja startowałem z Warszawy i mieszkałem wtedy w Warszawie i dokładnie widziałem, co się dzieje i jak to było robione. Otóż Korwin grał na porażkę. Przecież nawet nie byłem powiadamiany o konferencjach prasowych organizowanych przez KNP w Warszawie. To nic nie wiedziałem, bo mieszkałem w Warszawie dużo obok. Więc naprawdę moglibyśmy zrobić dobry wynik. I Korwin doskonale wiedział, że przy takim poparciu 8% i rosnącym, gdyby on startował na prezydenta jako kandydat KNP, to nie byłoby zjawiska Kukiz. Byłoby zjawisko Korwin na poziomie 12-15%. A w wyborach parlamentarnych bez kampanii wyborczej byłoby około 20%. Byłaby to trzecia siła polityczna i autentycznie prawicowa. I dlatego na początku kazał to zniszczyć, bo widział, że jest to po pierwsze prawicowe, a po drugie biorące. Więc kazał to zniszczyć. I to nie ja go zostawiłem, tylko on zostawił do tego stopnia, że do dziś nie oddał ani jednego papieru. Nic. W siedzibie były szmaty i kurz tylko. Nawet żadnego dokumentu partyjnego do dzisiaj nie przekazał. Po prostu grał na zniszczenie KNP. Zaryzykowałem, że tą partię jako markę polityczną da się utrzymać. Nie wiem, czy się da, bo nadal z nami bardzo ostro walczą. Nie wiadomo, czy się da, ale jak na razie udało się tą markę utrzymać. Więc naprawdę ten zarzut i to posądzenie i podejrzenie, że ja opuściłem Korwina, jest błędem. Byliśmy wszyscy w KNP i tylko jeden Korwin zażyczył sobie, żeby KNP zniszczyć. Nikt inny na to się nie chciał godzić. Więc Korwin poszedł, realizował swój projekt, naciągając ludzi do swojego projektu wyłącznie ze środowiska KNP. Czyli to był kolejny akt taki niszczycielski w stosunku do KNP. Miał 20 milionów innych ludzi, to tam się nie zwracało na rynek, tylko ciągle do KNP. To było niszczycielskie. Marka polityczna została uratowana, a przede wszystkim moim zdaniem znacznie większa jest w tej chwili wartość kadry politycznej. Ta kadra polityczna, która została w KNP, to są ludzie, którzy przeżyli naprawdę bardzo wiele wstrząsów politycznych, bardzo wiele, i pozostali przy tym, co w ich sumieniu i w ich rozumie jest rzeczą słuszną. Czyli są zintegrowane nie kolesiostwem, nie łaknieniem konfitur władzy,
tylko w służbie tego, co w swoim sumieniu uważają za słuszne, prawe, uczciwe i sprawiedliwe. I ta kadra naprawdę stanowi wyjątkowy walor. To jest wyśmienita kadra polityczna, na której można coś zbudować. No to poniekąd pan już odpowiedział na pytanie, widza, czy mamy takie kadry. To co, jeszcze kolejne? Ostatnie, i tutaj przejdziemy do widzów. Jaki ma pan stosunek do tak zwanego wzmocnienia w Polsce wschodniej flanki NATO obcymi i amerykańskimi wojskami? I przy okazji wiąże się z tym drugie, czy uważa pan, że jesteśmy zagrożeni przez Federację Rosyjską po tym, co uczynia Macierewicz, ściągając obce wojska do Polski? Tak, jesteśmy zagrożeni. Jeżeli NATO podprowadza, gdzie tylko może, swoje wojska, i to bardzo poważne wojska, to nie jest tylko batalion jakiejś obrony przeciwrakietowej. To są oddziały szturmowe. Jeżeli podprowadza się coraz bliżej Moskwy poważne, wielkie oddziały, wielotysięczne siły, to Polska może stać się drugą Syrią. I ja uważam, że właśnie z tego powodu wyczynia się u nas szopkę w Sejmie, żeby odwrócić uwagę od zagrożenia tym, że Polska za chwilę może lec w gruzach. I wyczynia się nam jakiś tam, prawda, rynsztok polityczny w telewizji się uprawia, żeby odwrócić ludzką uwagę. Telewizja nam wmawia, że najważniejszą sprawą w polityce polskiej to jest to, który poseł z którą posłanką na której wyspie, prawda, co robili. Że to jest najważniejsze. Tymczasem za rok może się okazać, że Polska legnie w gruzach, bo sprowokują nam wojnę. Nie dlatego, że Rosja podprowadza swoje siły, tylko dlatego, że Ameryka wprowadza swoje siły na polski grunt. Bo Ameryka prowadzi wojny z Rosją nie na swoim terytorium, tylko na cudzym. Przecież tak toczyła wojny w Wietnamie, tak toczyła wojnę koreańską, tak toczy wojnę w Syrii i za chwilę Polska może być kolejnym terenem wojny amerykańsko-rosyjskiej, bo widzimy, dokąd Ameryka wprowadza wojska swoje. Na terytorium Polski to się może skończyć dla nas katastrofą, nie dla Ameryki. Bo amerykańskie koncerny zbrojeniowe na tym zarobią. Tylko my polegniemy i legniemy w gruzach. Tak może być. A nasze media odwracają naszą uwagę od ważnych spraw politycznych jakimś rynsztokiem politycznym. To jest w ogóle skandal. To jest w ogóle absolutny brak odpowiedzialności za państwo, za naród i za bieg spraw politycznych. Naprawdę w Polsce robi się niebezpiecznie. Tym bardziej, że amerykańskie siły umacniają się nie tylko w Polsce, ale Litwa, Łotwa, Estonia, cała Prybałtyka służy temu samemu. I umacnianie tego antyrosyjskiego nurtu na Ukrainie również temu samemu celowi służy, prowokowania Rosji do wojny z Ameryką, ale na naszym terytorium. Tragedia moim zdaniem. Dziękuję bardzo za pytania od naszych widzów z transmisji internetowej. Ile osób ogląda w internecie? Zaraz będziemy mieli tę informację. Pytanie o pana prezesa Korwina-Mikke już padło, więc już myślę, że nie będziemy do tego tematu powracać. Jeżeli mają państwo jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie pośle, chciałbym się zapytać o nasze krajowe podwórko i o losy właśnie środowiska wolnościowego. Niedawno Artur Kalbarczyk napisał na Facebooku, że tworzy nową siłę polityczną, czy środowisko, czy partię. To właściwie nie zostało sprecyzowane. Chciałbym, żeby pan też w tym kontekście opowiedział o planach Kongresu Nowej Prawicy, czy pan przewiduje jakąś współpracę, ale też ogólnie, jaka jest w tej chwili wola zjednoczenia czy koalicji Kongresu Nowej Prawicy z jakimiś środowiskami wolnościowymi, ale także narodowymi. Tutaj pan mówił o tym nacjonalizmie, więc wydaje mi się, że to jest jakiś dobry krok na drodze do zjednoczenia. Dziękuję. Czy współpracy. My nie mamy nic do stracenia, bo nie sprawujemy władzy w Polsce, nie możemy jej utracić, bo jej nie mamy, więc mamy ten komfort, że możemy mówić prawdę. I prawda jest taka, że jeżeli narodowi socjaliści proponują nam sojusz, to my mówimy, jedyny sojusz z wami możliwy jest taki, że wy przestajecie istnieć, a my się rozwiniemy, bo my nie chcemy Polsce szkodzić. Bo jeżeli ktoś mówi, że wszystko jedno, czy socjalizm, czy nie socjalizm, byle Polska, to my mówimy nie, nie wszystko jedno. Bo jeżeli ktoś mówi, że wszystko jedno, czy wolno kraść, czy nie wolno kraść, byleby to było polskie. Nie, to nie jest wszystko jedno. Ja nie chcę żyć w państwie, które okrada obywateli.
Nawet gdybym wyjechał z Polski i osiedlił się w jakiejś Nowej Zelandii, czy w RPA, czy gdzieś, to nie chciałbym, aby było to państwo, które samo sobie przypisuje prawo okradania własnych obywateli. Bo to nie jest obojętne. Ja bym chciał żyć w państwie, które nie tylko nie okrada obywateli, ale pilnuje, żeby obywatele nawzajem się sami też nie okradali oraz żeby nikt ich nie okradał z zewnątrz. To wcale nie jest wszystko jedno, bo etyka jest totalna. Etyka obowiązuje wszędzie i powinna wszędzie obowiązywać i oczekuje, żeby nacjonaliści zmądrzeli, to znaczy, żeby tą całą chorobę czerwonych oczu odrzucili. To jest błąd. Oni powinni nie tylko czuć po polsku, ale myśleć po polsku. I muszą zrozumieć, że jeżeli jest przyzwolenie na okradanie obywateli przez państwo, to jest to nie dobrodziejstwo dla narodu, tylko jest to krzywda i kara dla narodu żyć w takim państwie niewolniczym. Jeżeli chcemy żyć w dobrym państwie, to powinno być to państwo dobre w rozumieniu elementarnego kodeksu etycznego. I mówimy tak, władzo, nie kradnij, bo tak jest przykazanie, nie kradnij. Czyli władza nie powinna sobie uzurpować prawa do dóbr wytworzonych przez obywateli. To my mamy być bogaci, a nie władza ma być bogata. To my mamy być silni, to my mamy być odpowiedzialni, a nie władza ma za nas odpowiadać. Prawda? Tak powinno być, więc z narodowymi socjalistami nie da się zawrzeć sojuszu, bo niestety drogi nasze są przeciwstawne. Oni by chcieli mieć państwo obozowe, tylko oni będą komendantami obozu. Ja wiem, im byłoby dobrze, ale nam byłoby źle. I dlatego jesteśmy przeciwnikami. Natomiast jestem gorącym zwolennikiem prawicy narodowej. Gorącym zwolennikiem prawicy narodowej, bo twierdzę, że kto jest patriotą, a nie jest nacjonalistą, może popełnić błąd, bo może służyć państwu, które jest odwrócone przeciwko narodowi. A nie chciałbym mieć takiego państwa. Dlatego chciałbym, aby polscy patrioci byli nacjonalistami. Więc wszyscy, którzy rozumnie kochają Polskę i kochają polski naród, powinni się zjednoczyć i wierzę, że jest taka szansa i zawsze byliśmy i jesteśmy na to otwarci i zawsze byliśmy gotowi startować ze wspólnych list. Wcale nie muszą to być nasze, bo to nie jest ważne, żeby Kongres Nowej Prawicy wygrał. Nie. Ważne jest, żeby wygrała ta idea, którą my wyrażamy i staram się tę ideę wykładać jasno. A pod jakim szyldem to będzie wygrane, kompletnie nie ma znaczenia. Obojętnie kto wprowadzi normalność. Wszystko jedno. Nie musi to być ja. Nawet bym nie chciał ja, bo to jest tyle roboty i tyle kłopotu i tyle odpowiedzialności. Ja bym sobie wolał siedzieć w domu w lesie z żoną, z psem i kotem. Jeszcze pytanie dodatkowe. O kim pan myślał, mówiąc o narodowych socjalistach w Polsce? Nie będę mówił po nazwiskach, bo to są dyskusje zakulisowe i kulorowe. Ale jeżeli rozmawiamy o środowisk tak zwanych narodowców, prawda? Nacjonalistów, jak ja wiem, jest bardzo wiele różnych grup, i jak z nimi rozmawiam, a prowadzę takich rozmów wiele, bo bardzo często na Kaszuby przyjeżdżają do mnie ludzie z drugiego końca Polski. No i niestety bardzo często, niestety, z wielkim smutkiem to mówię, niestety bardzo często proponują nam sojusz, żeby naprawić Polskę, która będzie zatroszczy się o nasze zdrowie, o naszą dietę, o nasze dzieci, prawda, i tak dalej. Nie, nie jest nam po drodze. Proszę Państwa, gdyby dzieci powstawały w wyniku stosunków rządu z Sejmem, to niech rząd i Sejm karmi, leczy i wychowuje te dzieci. Ale dopóki dzieci powstają w wyniku stosunków między mężczyzną a kobietą, to mężczyzna i kobieta powinny o tych dzieciach decydować i potem mężczyzna i kobieta powinny wisieć na tych dzieciach. I jak my odpowiadamy za dzieci, tak dzieci za nas i tak dalej. I należy po prostu, tak jak należy odpaństwowić firmy, tak należy odpaństwowić dzieci i odpaństwowić ludzi. My powinniśmy przestać się zgadzać na to, że należymy do państwa. Nie, nie należymy do państwa. Jak mamy być ludźmi, to mamy być ludźmi wolnymi, czyli niezależnymi od tego, co sobie władza życzy. Władza powinna od nas otrzymać jak najmniej środków, które tylko posłużą dla zapewnienia nam bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Amen. Nic więcej władza od nas mieć nie powinna. A najlepsza byłaby taka władza, która zapewniłaby nam bezpieczeństwo za darmo. I prawie, że jest to możliwe. Dziesięcina w średniowieczu wystarczało, teraz nie musi być 80%. Teraz 8% wystarczy, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. I bylibyśmy 7 razy bogatsi z dnia na dzień. Cóż by się złego stało? Bądźmy bogaci. Nie bójmy się tego, że będziemy mieli za dużo pieniędzy.
Będziemy my budowali kapitał nie tylko w Polsce, ale po całym świecie. Te wszystkie firmy, tak jak w tej chwili różne tam Biedronki i Żabki należą nie wiadomo do kogo z zagranicy. To będą te wszystkie firmy po świecie należały do nas, jak my będziemy mieli z czego zbudować kapitał. Nie dajmy się namówić na rolę krowy u cudzego koryta, bo ktoś nas doi, a wmawia nam, że nas karmi. Karmi nas licho, a doi nas mocno. Nie bójmy się tego, że będziemy wolnymi ludźmi. Będzie nam dobrze po prostu. Cóż nam by się złego stało, gdybyśmy byli 5-6 razy bogatsi? Nie o 2%, o 2 razy na początek. A potem następne 2 razy powinniśmy się wzbogacić. I powinniśmy żyć naprawdę życiem ludzi wolnych i odpowiedzialnych. Taka refleksja. Bardzo się cieszę, że pan powiedział tutaj o narodowej prawicy, prawicy narodowej. Ja 24 lata temu wydałem książkę L'Espoir, czyli Nadzieja Jean-Marie Le Pena. To wtedy był, powiedzmy, pewien kij w mrowisko włożony, bo o Le Penie mówiło się albo wcale, albo źle. Wtedy z doktorem Krzysztofem Kawęckim tworzyliśmy takie małe ugrupowanie, które się rozrosło tam maksymalnie do 100-kilkudziesięciu osób w skali kraju, właśnie pod nazwą Prawica Narodowa. Mieliśmy bardzo dobre kontakty z Frontem Narodowym we Francji. Jako jedno z pierwszych ugrupowań mieliśmy plastikowe legitymacje. Taką legitymację, tylko w innym kolorze, już nie pamiętam, ale chyba zielonym, dostał 1 maja 1996 roku Jean-Marie Le Pen. Właśnie jako honorowy członek polskiej prawicy narodowej. I wtedy właśnie 1 maja 1996 roku razem z Krzysztofem Kawęckim oraz delegacjami nacjonalistów z różnych krajów Europy, no z Węgier był István Csurka, byli nacjonaliści flamandzcy, walońscy, hiszpańscy, włoscy i również z Austrii, mieliśmy okazję być w domu Jean-Marie Le Pena w Saint-Claude pod Paryżem i wtedy to była chyba jedyna okazja, kiedy miałem okazję spotkać się i przez chwilę rozmawiać z panią Mariną, o te 25 lat młodszą, wówczas jeszcze młodą córką przywódcy Frontu Narodowego, ale już się wtedy mówiło właśnie, że się angażuje i w sprawy ideowe, i polityczne. Pracowała w centrali partii Frontu Narodowego, którą żeśmy zwiedzali. Było to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Ja może jeszcze przeczytam to, co jest na tej legitymacji po drugiej stronie, oprócz adresu, gdzie należy ją odesłać, gdyby się ją zgubiło. To samo było na tym egzemplarzu, który otrzymał Jean-Marie Le Pen. Jesteśmy, cytuję, jesteśmy polskimi i europejskimi nacjonalistami. Uznajemy wyjątkowość europejskiego przeznaczenia i posłannictwa. Duchową i kulturową jedność Europy możemy osiągnąć tylko na gruncie zasad cywilizacji łacińskiej. Stąd też chcemy służyć tej jedności w duchu europejskiego nacjonalizmu i chrześcijańskiej solidarności. Odrzucamy wizję ponadnarodowego państwa, którego współczesnym symbolem jest traktat z Maastricht. To jest fragment deklaracji ideowej właśnie prawicy narodowej. No, sam Krzysztof Kawęcki wielokrotnie był tu naszym gościem, więc może już nie będę tej sprawy kontynuował. Bardzo bym prosił, tu widzę, że jest... Ja właśnie chciałem pociągnąć pytanie. Ten wątek Le Pena. Tak pan dużo mówił o Marin, że jest taką prawdziwą panią polityk, nawet ma męski gen polityczny. Natomiast tutaj chciałem zapytać właśnie o ojca, no bo przecież tam dochodziło do dużych konfliktów. Ale pan jest teraz, z tego co się orientuje, posłem niezależnym w Europarlamencie. I mam pytanie właśnie, czy to decyzja właśnie o jakby niekontynuowaniu tej polityki Le Pena przez córkę wynika z takiego pragmatyzmu politycznego, że tych reform, które chciał przeprowadzić jej ojciec, są nierealne w świecie europejskim? I dlatego tutaj zmieniasz po prostu, to wynika z jej innych poglądów, bo zdecydowanie mniej radykalnych. Jak tutaj Krzysztof Posek zawsze na Twitterze określa panią Le Pen centroprawica.
Na pewno pani Marine Le Pen jest tak zwanym, jak to się u nas w Polsce mówi, nie we Francji, zwierzęciem politycznym. Czyli myśli i postępuje, i postawa jest nacechowana racjonalizmem politycznym, a nie sympatiami jakimiś rodzinnymi, koteryjnymi i tak dalej. To ona w ogóle na takie sprawy zupełnie ślepa. Jest to naprawdę rasowy polityk. Jeżeli poszukujemy na tym gruncie politycznego racjonalizmu różnic między ojcem a córką, to, że oni są ojciec i córka, nie ma w polityce żadnego znaczenia. To były dwie osoby, które miały inną postawę polityczną. I co było podstawową różnicą w tej postawie politycznej? Otóż podstawową różnicą, to co w każdym razie ja bardzo mocno zauważam od dawna i obserwuję i to mi się potwierdza, nie wiem, czy to zostało gdzieś przez kogoś wprost wyartykułowane, ale jest to widziane. Jeżeli ktoś się zainteresuje, to bardzo łatwo zauważy. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, to co było widać lat temu 15 i więcej, i co widać teraz, różnica jest taka, że pan Jean-Marie Le Pen był kompletnie odporny na presję mediów. Jeżeli on coś uważał za słuszne, to mówi, że to jest słuszne, choćby wszystkie media wieszały na nie wszystkie psy. To miał to obojętnie w nosie. Nic go to nie interesowało. Niech sobie mówią, co chcą. I w tym momencie był niesterowalny. Nie można go było przestraszyć, że go za to sponiewierają, bo on miał to w nosie. Natomiast pani Marina myśli zupełnie inaczej. Bardzo uważa na to, co mówią media, bo ją sponiewierają. Co ojciec traktuje w ten sposób, że ja nie słyszałem tego wprost. To mówię, że w postawie jest taka różnica, że ojciec by jej powiedział, droga Maryno, jeżeli masz postawę taką, że boisz się mediów, to media to wykorzystają i będą tobą sterować. Bo pewnych tematów ci zabronią używać, bo ty się boisz. I w tym momencie już przestaje być autonomiczna w swoich decyzjach politycznych i w swoich zachowaniach, bo musi wkalkulować, co na to media powiedzą. I już w pewnym momencie jest podatna na sterowanie. I tą podatność na media francuskie widać u wszystkich działaczy Frontu Narodowego. Niestety Francja jest elementem tej lewicowej kultury medialnej i wszyscy Francuzi, w tym również cały Front Narodowy, boi się mediów. I to jest ich słabość. Moim zdaniem prawica powinna rzucić wyzwanie ideologiczne. Przestać się bać lewicowej propagandy i w ogóle zamknąć oczy na to, co o nas mówi lewacka propaganda. Niech sobie mówi, co chce. My miejmy odwagę mówić prawdę. Tak, tak, nie, nie. I nie bójmy się, co o nas wróg powie. I w tym sensie popierałbym ojca właśnie. On był absolutnie odporny na to, co o nim powie lewica. Kompletnie się tym nie przejmował. Proszę bardzo. Dwa pytania, Maciej Masek. Dwa pytania. Pierwsze, kto zaczął głosować razem z waszą frakcją w parlamencie? Konkretnie, w jakich konkretnie sprawach? Skoro to ja do 200, to znaczy, że są ogromne sukcesy. Pytanie, kto się przekonał? W jakich konkretnie sprawach? Drugie pytanie, czy gdyby Marine Le Pen wyłamała wicepremierów, czy pan osobiście, mówię pan, bo w polityce liczą się twarze, nazwiska, nie szyldy, liczy na to, że mógłby pan przy postawie podobnej do postawy jego jej ojca, Jean-Marie Le Pen, a nie do jej postawy bardziej, czyli liczy pan na to, że pan może wylansować siebie jako twarz tego stanu na poziomie popularności Kukiza Gołodwina. No to zacznę od tego drugiego pytania. Gdybym miał lat 30, to na pewno odpowiedziałbym, że tak. Że popracowałbym na swój wizerunek lat 15 czy 20 i wylansowałbym się tak jak pani Marine Le Pen, bo jeżeli pytamy o sukces Frontu Narodowego i mówię, pani Marino, jak to jest, że osiągnęliście taki sukces? Bardzo prosta sprawa. 40 lat powtarzamy cały czas to samo i zaczęło przynosić owoce. Więc gdybym miał lat 20 czy 30, to powiedziałbym tak, oczywiście, popracujemy 30 lat i mamy szansę na sukces. Obawiam się, że nie dożyję 30 lat, więc no nie mogę powiedzieć, że porwałbym się na coś takiego, bo pewnie 30 lat nie dożyję.
To jest dla mnie pytanie łatwe. Natomiast jestem pewien, że w Polsce ci, którzy mają ambicje spełnić taką rolę lidera opozycji antysystemowej, powinni przyjąć taką pozę i nie bać się tego, że szanse są małe. Bo jak się będą bać, że są małe, to te szanse spadną do zera. A jak się nie będą bać, to się może okazać, że nie 40 lat, tylko 4 wystarczy, żeby zrobić porządek w Polsce, bardziej ideologiczny niż we Francji. Dużo lepszy, z dużo lepszym skutkiem. A to drugie pytanie o funkcjonowanie tego Parlamentu Europejskiego. Otóż w tej chwili w głosowaniach najprzeróżniejszych, tych głosowań jest na każdej sesji 15-20 różnych głosowań i głosy są bardzo rozproszone, bo tam nie ma dyscypliny klubowej i popiera nas takie rozproszona gromadka, nie da się określić, którzy konkretnie posłowie, ale dwa zjawiska widać wyraźnie. Po pierwsze, popiera nas, co jest rzeczą paradoksalną, lewica w jednym temacie, niepodległości. Tam są tak zwani zieloni. Taka partia zielonych jest. Oni są ideologicznie czerwoni. Ale jak mówimy, że Unia niech się odwali od państw narodowych i niech każde państwo rozwiązuje swoje sprawy wedle własnych pomysłów i uwarunkowań, to cała ta lewica zielonych dokładnie głosuje tak jak my. Że niech Unia weźmie, odwali swoje łapy od naszych wewnętrznych spraw, bo to nie są unijne, tylko nasze sprawy. I Finlandia ma inne problemy niż Portugalia, niż Grecja, prawda, czy Węgry. I każdy kraj musi sobie sam znaleźć rozwiązanie za swoje pieniądze i na własne ryzyko. I ta lewica zielonych bardzo mocno podkreśla niepodległość. I bardzo mocno nie zgadza się z taką obozową formułą Unii Europejskiej, że wszyscy muszą się podporządkować komendanturze obozu unijnego. Nie. To ci bardzo widać, bo to widać, jest taka plansza tam, gdzie wyświetlane są głosy, czerwone, zielone, szare, prawda, na tej planszy, kto jak głosował. I widać, że my, Faradżowe, środowisko EFDD, środowisko pani Maryny Le Pen, Faradża i Lewica Zielonych. Głosuje za niepodległością, bardzo wyraźnie widać. Oraz widać zmiany w jeszcze jednym zjawisku, kulturowym. Jeżeli zaczynają, prawda, jakieś tam sprawy górnictwa i zaczynają się zastanawiać, a ile homoseksualistów musi być, a jaki odsetek, prawda, pedałów i czy innych, ne? To po prostu żenada. To nie tylko wstyd głosować nad tym, ale w ogóle wstyd to czytać. I w tym momencie środek sali, czyli na przykład EKR, czyli bardzo wielu z tego środowiska pisowskiego, jak patrzy na Polskę, konserwatyści, reformatorzy, mają już odwagę, bo oni się bali swoich liderów. A teraz już się nie boją i mają odwagę głosować tak jak my, że to jest po prostu żenujące. I trzeba się od tego odciąć, od tej głupoty, gdzie do każdego tematu, prawda, jak to temat rybołówstwa, a oni dołączają tam, prawda, jaki procent będzie LGTB, prawda, czy tam biseksualistów będzie tylu, ile homoseksualistów. No po prostu żenada. Już mają odwagę wyłamać się i wyśmiać tą głupotę i zagłosować normalnie. I to już jest, jeżeli w ten sposób głosuje nie nas 20 z Frontu Narodowego, tylko głosuje już no, 40 tam na wiedzę, w Froncie Narodowym, jednolicie tak głosujemy, ale już głosuje 200 i więcej osób, to już jest widoczne. I widoczne, aha, jeszcze w jednej sprawie jest widoczne. W pierwszej kadencji, w działaniach dalece zakulisowych, i to było cholera za dużo czasu nam pochłonęło, taki lobbying zakulisowy, ale namawialiśmy wszystkich na to, żeby ograniczyć pozycje budżetowe, bo jeżeli mają niewykorzystane środki, nie wiedzą co zrobić, bo po prostu nadmiar pieniędzy, już nie wiedzieli co zrobić, a w projekcie budżetu wymyślają uruchomienie dodatkowych instytucji z budżetami po kilkaset milionów. To my mówimy, po co to uruchamiać? Nie uruchamiać tych instytucji, bo rezerwy budżetowe są takie duże, że ta Unia nie jest w stanie tych pieniędzy wydać, tyle ma. Przecież lepsza jest władza, która taniej funkcjonuje i nie wydawajmy tych pieniędzy. Prawda? I poparło nas tak wielu ludzi, że zatrzymano te wszystkie pomysły uruchomienia nowych jakichś instytutów, instytucji unijnych, no bo były dziwaczne. Jeżeli na przykład, podam jako taki jeden z dosyć wymownych takich przykładów. Jeżeli próbuje się uruchomić jakąś instytucję, która będzie kontrolowała coroczne osunięcia skarg błotnych na Bałkanach. Tam ciągle jakąś wioskę zmyje błoto, bo nasiąknęło jesienią deszczem, obsunęło się i no i katastrofa.
No to trzeba stworzyć jakiś instytut, który będzie badał zjawiska, kontrolował, w razie czego udzielał pomocy i trzeba mu przyznać jakieś 200 milionów euro rocznego budżetu. Po co? Przecież jak ta skarpa się obsunie, to i tak zawali tych ludzi, i tak zawali tych ludzi. A co roku 200 milionów euro pójdzie w błoto. Po co to? I te wszystkie pomysły zmierzające do rozbudowania kolejnych instytucji unijnych z wielkimi budżetami nie przeszły. Namówiliśmy bardzo wielu posłów z bardzo wielu grup i głosowali na nie. No to mamy strasznych wrogów, no bo niestety no tam grona kolesiów już by poobstawiały te wszystkie urzędy, instytucje, już by się obłowili bardzo, no niestety nie dane im było. Więc w tych sprawach budżetowych, w tej kadencji bardzo wiele, to już prawie połowa sali powtarzała za nami, że dobra Unia to jest Unia tania i należy ograniczyć budżet, a jak się zaoszczędzi, to należy przenieść do rezerw budżetowych i zmniejszyć budżet na rok następny. Czyli zaczęli mówić naszym językiem, przestali się bać. Oni tak myśleli już wcześniej. Tylko bali się to powiedzieć, bo się bali, że następnym razem nie będą na listach wyborczych i ich stamtąd lewactwo wywali. A w tej chwili już się nie boją. Już wyraźnie mówią, że budżety unijne najlepiej byłoby ograniczyć. Czyli mamy jakiś wpływ na przeobrażenia i mam nadzieję, ja bym wolał, żeby ta Unia oczywiście została rozwiązana, a jeżeli nie będzie rozwiązana, to taka racjonalne myślenie o gospodarce będzie zdobywało zwolenników i budżet europejski będzie raczej zmniejszany niż zwiększany. Momencik. Trochę mnie pan zmartwił, panie Michale, że jak gdyby Marine Le Pen jest taką troszeczkę zakładniczką mediów, ale niestety tak to wygląda. Jej tata rzeczywiście był wybierany do Parlamentu Europejskiego już 7 razy. Jest tam nieprzerwanie od 1984 roku. Co 5 lat wybierany. Można sobie wyobrazić, ile to ten. Co prawda był chyba przez 2 lata zawieszony, bo właśnie miał jakieś sprawy sądowe po tych wypowiedziach, że Holokaust to był jakiś tam drobny epizod historii w porównaniu z innymi rzeczami. Na przykład no, porównywał ilość zamordowanych dzieci nienarodzonych, 50 milionów z kilkoma milionami podobno zamordowanych w Holokauście. No i stwierdzał, że nawet matematycznie to nie można tego porównywać. Poza tym nie ukrywał swoich sympatii na przykład do marszałka Petena, chociaż na przykład we Froncie Narodowym bardzo dobrze, że sobą współpracowali i petenowcy, i goliści, którzy kiedyś byli swoimi wielkimi wrogami. Miał różne kontakty takie międzynarodowe i na przykład z frankistowską falangą w Hiszpanii i z kombatantami wojny przeciwko bolszewizmowi typu Leon de Grel, więc po prostu on się jak gdyby nie krył i jak gdyby przez to też się, tak jak pan powiedział, nastawiał na ataki tych lewackich mediów i tak dalej. Rozumiem, że tutaj pani Marina jest znacznie bardziej ostrożna i rzeczywiście no z jednej strony politycznej skuteczności doraźnie może się to okazać lepsze, natomiast na dłuższą metę media, a nawet przeciwnicy polityczni mogą to wykorzystywać, że ona tak liczy się z tą jak gdyby opinią. Mam tylko pytanie a propos posłów eurosceptycznych. Słyszałem, że była bardzo przykra sytuacja, że wielu eurodeputowanych miało uszkodzone koła, zarówno zdaje się pan, jak i pan Faracz i inni, jak gdyby, jak ta sprawa się skończyła? Czy wyjaśniło się, kto próbował dokonać, no nie wiem, można powiedzieć, zamachu na wasze życie i zdrowie? Na szczęście skończyła się tak, że jeszcze żyje. Ale to był przypadek, no powiedzmy, być może statystycznie jest to możliwe, ale jest to ileś tam milionów razy mniej możliwe niż wygranie szóstki w totolotka. Bo jeżeli mnie 5 śrub w jednym kole postanowiło się odkręcić nagle i w tym samym czasie wiceprezesowi Żółtkowi w tym samym kole, w tym samym czasie te same 5 śrub się odkręciło. Innym tak, no może to być przypadek.
Prawda? No może to być przypadek, ale ta możliwość jest taka mała, że wiadomo, co o tym myśleć. Oczywiście policja proponowała mi ochronę. Przyjechali policjanci i mówią, no czy pan się nie obawiał o swoje życie, bo możemy tutaj siedzieć i pana pilnować, prawda? No to mówię, no kochani, wy swojego generała nie upilnowaliście, ustrzelili go pod płotem, prawda? Przed własnym domem, to wy mnie upilnujecie. Jak wyrok zapadnie, to wyrok. Na razie było ostrzeżenie, bo jak zapadnie wyrok, to choćby oni mieli wszyscy zginąć, to i tak nie szlak trafi. Tylko pokazuje, jakimi metodami prowadzi się tak zwany dialog polityczny. Znaczy ktoś tam pokazał, że uważajcie, bo jest jakaś granica, poza którą możecie no, na przykład skręcić gdzieś tam, trafić w drzewo i się rozbić. Prawda? Przez przypadek oczywiście. Prawda? No możemy, to my o tym wiemy, że polityka to nie jest zabawa, jest to wojna, aczkolwiek. Czy ja umrę na raka na przykład, czy na zawał serca, czy zginę w wypadku, a jaka to jest różnica? A ja wolę żyć do śmierci w zgodzie z własnym sumieniem. I nie chcę pracować przeciwko interesom narodowi własnemu i przeciwko interesowi własnego państwa. Nawet gdybym miał zginąć. No to co? To zginę, przecież bez tego i tak żył wiecznie nie będę. Jak mnie ukatrupią, no to mnie ukatrupią. No to tyle. Inni będą żyć dalej i niechbym chociaż dla innych był przykładem, że należy pozostać wiernym temu, w co się wierzy i temu, czemu się służy. A jak ktoś się boi służyć prawdzie, i boi się odpowiedzialności za własne sumienie, to niech nie wychodzi do polityki, bo polityka to jest rynek niestety. I to jest wojna. Uczestniczymy w wojnie i mamy świadomość tego, że na wojnie no, trup ściele się gęsto. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Panie pośle, chciałem zapytać o taką rzecz. Jak pan się ustosunkowuje do sprawy jedwabnego szlaku i geopolitycznej grze pewnych sił ze Stanów Zjednoczonych i anglosaskiej w grze z Chinami, Rosją, pewnie z Indiami, z innymi krajami, mówimy o BRICS-ie znowu. No i druga rzecz, która mnie interesuje, to CEFTA i takie lekkie pytanie politologa. Mianowicie, ja czytając o Marie Le Pen, zorientowałem się, że jeżeli chodzi o geopolitykę i jej widzenie świata, to ona właściwie we wszystkim przypomina Charlesa de Gaulle'a. To znaczy, ona jest prawdziwą golistką, ponieważ ci, co rządzą Francją od czasu do czasu typu Sarkozy, to są neogoliści, tak jak neoliberałowie, bo ja przypominam, że pan Sarkozy doprowadził do tego, że Francja zaczęła być w wojskowym pakcie NATO jako czynnie, jako państwo czynne, natomiast od czasu de Gaulle'a, po jego czasy, Francja była tylko politycznie w tym układzie i jedyny wypadek przy pracy, no to była interwencja w Kosowie, Rambuje, nam znane i tak dalej. Jak pan się ustosunkowuje do tej mojej tezy i tych wcześniejszych pytań o CEFTA i jedwabny szlak? Dziękuję. CETA, przepraszam. Tak. CETA i TTIP, czyli porozumienia gospodarcze. O zasadach relacji gospodarczych i technologicznych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo to CETA dotyczy Kanady, ale wiadomo, że amerykańskie przedsiębiorstwa działałyby z przestrzeni kanadyjskiej na zasadzie umowy CETA. Jest to próba zdominowania rynku europejskiego przez amerykańskie koncerny. Ponieważ Ameryka ma wielokrotnie gorsze normy, na przykład ochrony środowiska, czy wiele innych takich norm restrykcyjnych ma znacznie gorsze i przez to ma rozwinięty przemysł innych technologii, tańszych, prostszych, ma mniejsze ograniczenia, choćby na przykład we wprowadzaniu organizmów modyfikowanych genetycznie. Europa jest bardziej ostrożna w tym. I jeżeli przyjmiemy normy amerykańskie, to ogromna ilość europejskich, w tym polskich przedsiębiorstw, upadnie, bo nie wytrzyma konkurencji z Zachodem. Nawet gdybyśmy się mieli dostosować, to nie mamy czasu na to dostosowanie technologiczne. Bo jeżeli my jesteśmy Polacy, na przykład jesteśmy potentantami w produkcji mebli, ale jeśli u nas jest to przy restrykcyjnych przepisach ochrony środowiska produkowane te meble i są trochę kosztowniejsze w produkcji niż amerykańskie, to weszłyby amerykańskie w zamian naszych, gdyby wprowadzić amerykańskie standardy.
i Europa gospodarczo zostałaby naprawdę zniszczona i zalana. Czyli kapitał europejski i polski w tym zostałby kompletnie wyniszczony przez towary amerykańskie. Amerykanie potrafią dbać o swój interes. To jest porozumienie TTIP i porozumienie CETA. A jeżeli chodzi o jedwabny szlak, jest sprawa jeszcze poważniejsza. Mianowicie do największej potęgi po Ameryce urosły Chiny. I w tej chwili Ameryka, głównym wrogiem gospodarczym Ameryki nie jest Rosja, tylko są Chiny. I z Chinami Ameryka ma taki problem, bo przecież produkt krajowy brutto Chin jest większy niż amerykański od 2 lat. Od 2 lat efektywność, produktywność gospodarki chińskiej jest większa niż amerykańskiej. To wiadomo, jakie będą tego skutki. Chiny będą narzucać światu standardy, a nie Ameryka. Wobec czego Ameryka chce ograniczyć ekspansję Chin. A Chiny całą swoją gospodarkę prowadzą poprzez transport wodny. Tam z Pacyfiku całe statki pływają jeden za drugim i tam jest bardzo poważny konflikt o wejście do Morza Chińskiego, Południowochińskiego, bo tam stoi 5. flota Pacyfiku, chroni, i w razie czego zamkną dostęp i Chińczykom zablokują dostęp do surowców i zablokują im wyjście wszystkich towarów. I po prostu Chińczycy w gospodarce autarkicznej, czyli w produkcji tylko sami dla siebie, nie będą już potęgą. Prawda? Więc próbują Amerykanie zamknąć te Chiny. Wobec czego Chiny, zdają sobie sprawę z tego, próbują stworzyć kanał komunikacji gospodarczej lądowej, śródlądowej. Czyli puścić ten jedwabny szlak 2 przez Kazachstan, Rosję do Polski i dalej rozgałęzienie na całą Europę jako zabezpieczenie przed blokadą morską, mówiąc dosadnie, prawda? Że gdyby Amerykanie zablokowali od strony morza, to Chiny będą handlować z całym światem przez Europę i są zabezpieczeni. I to jest element bardzo poważnego konfliktu. Moim zdaniem jednym z powodów wprowadzenia amerykańskich wojsk do Polski jest właśnie to. Prawdopodobnie Amerykanie nie chcą dopuścić do tego, aby Polska stała się końcówką jedwabnego szlaku 2. Bo jeżeli Amerykanie by tutaj dyktowali warunki i określiliby, że jedwabny szlak nie wejdzie do Polski, to Chińczykom się nie opłaca tego jedwabnego szlaku budować, bo z Rosją to oni mogą handlować sobie bez jedwabnego szlaku, bez takich długich tranzytowych połączeń. I to jest element bardzo poważnego konfliktu z kolei między Ameryką a Rosją. Tylko dlaczego my na przykład mamy polec i być gruzowiskiem w wojnie między Rosją a Ameryką? My powinniśmy naszego interesu pilnować i jeżeli nam się opłaca jedwabny szlak 2, to powinniśmy być zdolni dopilnować tego, żeby ten jedwabny szlak do nas dotarł i żebyśmy czerpali z tego korzyści. A nie żebyśmy byli tylko ewentualnym polem walki dla obcych mocarstw. Więc powinniśmy umieć dopilnować naszego polskiego interesu w pokojowej, gospodarczej współpracy z Chinami. I nie tylko z Chinami. Tam jest jeszcze jeden konflikt o te wysepki na Morzu Południowochińskim, gdzie Chińczycy usypują wysepki i budują lotniska, żeby im Amerykanie tak łatwo nie zamknęli wejście do Morza Południowochińskiego, bo Chińczycy ogłaszają to jako własne terytorium i swoje wody terytorialne poszerzają na tyle, żeby amerykańska flota Pacyfiku nie była w stanie zamknąć im całego wejścia. I mam nadzieję, że tam się Chińczycy obronią i że ten jedwabny szlak jednak będzie budowany. Ale w Polsce minister Macierewicz czuwa i powiedział, że niestety Agencja Mienia Wojskowego w Łodzi nie jest w stanie sprzedać Chińczykom pod terminal tej końcówki jedwabnego szlaku. Plus wypowiedzi właśnie pana Antoniego Macierewicza, no mówiące, że absolutnie jest to element wojny przeciwko NATO, przeciwko Europie. Nie widzi żadnych jak gdyby korzyści gospodarczych. Jak pan w ogóle ocenia tą jak w zasadzie bezalternatywną, proamerykańską postawę obecnego rządu PiS-u? Pokojowa współpraca jest zawsze korzystna. Proszę Państwa, są dwa sposoby uprawiania polityki. Pokojowy i militarny. Pokojowy polega na tym, że wy produkujecie dużo i dobrze, ale my będziemy produkować jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Taka jest rywalizacja. A wojenny jest taki, że wy nam zniszczycie bardzo dużo, a my wam jeszcze więcej zniszczymy.
I to jest element polityki, albo prowadzonej metodami pokojowymi, albo wojennymi. Albo rywalizujemy, kto więcej stworzy i lepiej, i taniej, albo kto komu więcej zniszczy. Wolałbym rywalizować pokojowo. Wolałbym pokojowo rywalizować. Nie wiem, czym i jakie cele stawia sobie minister Macierewicz. Nie wiem. Ale patrząc, bo drzewo poznajemy po owocach, jak patrzę na te owoce, to strach mnie ogarnia. Bo naprawdę z Polski ktoś próbuje uczynić gruzowisko, do którego Chińczycy nie będą chcieli prowadzić żadnej linii tranzytowej, bo im się nie będzie opłacać. Tylko przepraszam, dlaczego my mamy zapłacić za to dorobkiem naszych kilku pokoleń? Z jakiej racji my mamy ginąć w wojnie o cudze interesy? Jeżeli naszym interesem, naszym polskim interesem jest pokojowa współpraca, to powinniśmy być zdolni do tego, żeby nasze wojsko obroniło tą pokojową współpracę, a nie żeby to niszczyć. Jeżeli nam się opłaca handlować z Chińczykami, powinniśmy handlować. Nam zerwano kontrakty strategiczne z Rosją, które przecież natychmiast przejęła Turcja, mimo że była w NATO, natychmiast przejęła Rumunia, Kazachstan. Niemcy przejęli Nord Stream, omijając Polskę. Bardzo dobre relacje mają. A z Polski zrobili jakiegoś takiego pieska, który ciągle bezsensownie ujada na Rosję. No po prostu nie rozumiem tej polityki. To jest, ciągle mam wrażenie, że nasi, no jak ty nasi, no, w każdym razie ci, którzy nami rządzą, prowadzą jakąś politykę antypolską. Takie ciągle mam wrażenie, że działają tak, żeby było ze szkodą dla Polski, że my tracimy, a zyskują na tym Rumunii, zyskują na tym Turcy, zyskują Kazachowie, zyskują Niemcy, a my ciągle tracimy. Potrzebujemy polskich władz, polskich w sensie merytorycznym. Nie takich, którzy tylko pod polską flagą stoją, ale tacy, którzy pilnują interesu polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Panie pośle, Marie Le Pen jeszcze pytałem o jej golizm, o jej stosunek do Charlesa de Gaulle'a, przepraszam. Tak, ja mam, znaczy, nie, ona się nie wypowiada w tym duchu, nie wypowiada się w tym duchu, ale bardzo wyraźnie widać, że jej postawa jest postawą golistowską. To znaczy, że Francuzi myślą w takich kategoriach, że w zasadzie stolicą świata jest i powinien pozostać Paryż. I głównym mocarstwem światowym i stolicą imperium to jest rdzenne terytorium Francji, a reszta świata to powinno stanowić jakieś takie imperialne otoczenie Francji i Paryża. I oni w ten sposób patrzą, że jest jedno piękne i ważne miasto Paryż, jest prowincja, która kończy się na granicach Francji oraz barbaria, która sięga dalej. I oni na nas patrzą jak na dziką wioskę gdzieś tam, którą trzeba mieć pod protektoratem francuskim. Tego typu, taki imperialny sposób myślenia, do tego stopnia oni są przesiąknięci takim sposobem myślenia, takim frankocentrycznym, że jak przyjechali do Krakowa, to za nie mówili. Zobaczyli miasto piękne, bezpieczne, czyściusieńkie, wymuskane, tanie, ludzie uśmiechnięci, kościoły pełne, bezpiecznie w środku nocy. Oni tego nie widzą, bo on jest zaplute, zaśmiecone, zaśmierdzone, wszystko brzydkie, zaniedbane. I wydaje mi się, że to jest piękne. Jak zobaczyli nasz piękny Kraków, to odmówili loty, które mieli za dwa dni do Paryża zamówione i zostali dłużej, żeby się podelektować pięknym bezpieczeństwem, takim na ulicach, zwykłym bezpieczeństwem w Krakowie. To jest piękne, ale ich myślenie polityczne jest frankocentryczne. To znaczy oni nadal uważają, że stolicą świata jest Paryż i należy przywrócić ten stan rzeczy, że to jest imperium francuskie, że oni są potęgą i prowadzą politykę globalną, prawda? I ta mentalność istnieje we Francuzach i oni się na pewno tego nie wyrzekną, tym bardziej, że mają do tego podstawy, bo jednak są potęgą jądrową i mają broń jądrową własną, a nie wyeksport przywiezioną stąd. Za chwilę jeszcze pytania od naszych internautów. Ja tylko taką refleksję, tutaj pan powiedział o tym gruzie, ten gruz, słowo gruz się pojawia w różnych wypowiedziach, w niektórych wypowiedziach mówiących o polityce wobec Rosji, nie tylko. Na przykład Grzegorz Braun mówił, że są tacy politycy na Zachodzie, którzy chcą nas wepchnąć pod ciężarówkę z gruzem, prawda? Czyli po prostu naszym kosztem coś załatwić. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym zauważyć. Słowo gruz, a zwłaszcza gruz 200,
To jest bardzo ciekawe określenie, którym się określa transport trupów na terenie Rosji i dawnego Związku Radzieckiego, jak wracały zwłoki żołnierzy, nie wiem, z Afganistanu czy z innych miejsc, to mówiło się, że jest transport gruzu, gruz 200. Ale to taka tylko refleksja. Proszę Państwa, bardzo bym prosił o wsparcie naszych kolejnych wykładów, jeżeli można dorzucić się do puszki, a kolegów, którzy prowadzą transmisję na żywo, prosiłbym jeszcze o te dwa pytania, które zdaje się pojawiły się przed chwilą. Tak, mamy jeszcze dwa pytania. Momencik, uciekł mi. Kogo pan, Lokosi pyta, kogo pan Marusi typuje na nowego przywódcę Ciamajdanu, Owsiaka czy Husa? Ciamajdan ma tylu zwolenników, że tam może być 300 liderów nadal i nadal pozostaje Ciamajdanem, ktokolwiek by nie był, więc no, wie pan, wokół każdego rynku jest rynsztok, ale nie znaczy to, że każdy musi się taplać w tym rynsztoku. Dariusz mówi rozważania na ten temat. Niech się ten Ciamajdan babrze w tym swoim rynsztoku sam, bez nas. My rozmawiamy o polityce. I kolejne pytanie, jak pan widzi przyszłe stosunki polsko-białoruskie? Bardzo dobrze widzę. To znaczy, gdybyśmy naprawdę mieli taką władzę, która troskliwie myśli i odpowiedzialnie o polskim interesie państwowym i narodowym, to byłoby nam bardzo blisko do Białorusi, mimo że tam oczywiście ta demokracja jest sztuczna, jak wszędzie zresztą jest sztuczna. Białoruś jest bardzo otwarta i wcale by ta Białoruś nie była taka bardzo prorosyjska, gdyby mogła być propolska. To znaczy, że Polska nie powinna być antybiałoruska. Nie powinniśmy się dać wkręcić w jakieś poszczekiwanie i w jakąś wrogość w stosunku do Białorusi. I możemy z nimi ułożyć sobie strategiczne więzi gospodarcze, nie mieszając się do ich spraw wewnętrznych. Bo jeżeli oni chcą mieć za przywódcę Łukaszenkę, niech sobie mają, to jest ich sprawa. Co nas to obchodzi? Rozmawiajmy z nimi jak z partnerem, który sam o sobie decyduje, jaki oni chcą mieć porządek. Niech taki mają. To jest kultura wschodnia, to jest kultura trochę powiew tego samodzierżawia rosyjskiego. I niech tak będzie. Co nas to obchodzi? Są w obszarze innym kulturowo, innym cywilizacyjnie, ale gospodarczo możemy z nimi współpracować ku obopólnej korzyści. Rynek białoruski jest bardzo wielki i całkiem nieźle się rozwija. Naprawdę mielibyśmy z tego same korzyści. Może jeszcze ostatnie pytanie, które się teraz pojawiło. Czy pan Macierewicz to agent wpływu anglosasów? No jak będę miał dostęp do list agentów anglosaskich, to bym powiedział. Ale sprawy tajne mają taki charakter, że są tajnymi. My nawet nie wiemy, kto jest agentem naszych łajdaków. A co dopiero, żebyśmy się dowiedzieli, kto jest agentem Waszyngtonu, prawda, czy Berlina, czy Moskwy. Nie wiemy. Te agentury działają naprawdę profesjonalnie. To nie są sieroty. Oni bardzo umiejętnie wykorzystują swoich agentów i absolutnie, powiem tak, proszę Państwa, nie jest ważne, kto jest czyimś agentem. Bo nawet agent czasami dostanie takie zadanie do wykonania, które akurat jest dla nas korzystne. My powinniśmy się kierować naszym interesem i umieć tego interesu dopilnować. A czy zrobią to czyjś agenci, czy nie? Co nas to obchodzi? W ogóle powinniśmy zamknąć oczy na to, czy ktoś jest czyimś agentem, czy nie. My powinniśmy umieć zdefiniować nasz interes narodowy i państwowy i dopilnować tego interesu, nawet gdyby zrobili to jacyś podstawieni tu agenci. Wszystko jedno, kto to zrobi. Byleby nam się żyło dobrze, bezpiecznie i wesoło. Mówił pan o tym, że we Francji powstała już kilkadziesiąt lat temu, ze 30 lat temu, nazwijmy to koalicja republikańska, łącząca i socjalistów, i prawicę przeciwko Frontowi Narodowemu, co spowodowało między innymi odpowiednie dla tych partii, powiedzmy, głównego nurtu rozwiązania ordynacji wyborczych, że bywa, że Front Narodowy zdobywał po 20-30% w danym regionie, a nie miał żadnego reprezentanta,
bo po prostu tak była skonstruowana. Czy nie obawia się pan, że gdyby w Polsce zaczęła rosnąć w siłę prawdziwa, narodowa, wolnościowa prawica, czy nie powstałby taki front, który łączyłby zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platformę Obywatelską, Nowoczesną i inne partie, które płyną w głównym ścieku? Ale to tak jest właśnie. Przecież Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i Nowoczesna to jest podział jednego ośrodka na niby trzy. To nie są żadne trzy. To jest ten sam ośrodek. To mówię, to są nogi okrągłego stołu wszystko. I ten okrągły stół, jak to mówiono w momencie, kiedy ten okrągły stół powstał. Proszę Państwa, to matematycy powiedzieli. Stół, którego ilość kantów zbliża się do nieskończoności. To jest okrągły stół. Prawda? I to są właśnie ci kanciarze. Jeżeli wprowadzali demokrację, to mówią sobie tak. Chcecie mieć dużo partii do wyboru? Okej, okay, to my się podzielimy na 50 partii, możecie głosować jak chcecie, obojętnie kogo wybierzecie i tak będzie dalej. I to są te partie, to jest ten mainstream, który zawładnął państwem i wykorzystuje je dla swoich celów. A to, że się między sobą żrą, to jest szopka na użytek telewizyjnej gawiedzi. Ludzie nie mają pojęcia o tym, jak polityka funkcjonuje. Patrzą w telewizję i mówią, o, tak jest, bo tak w telewizji powiedzieli. Ludzie są tak ogłupiali, że jak się spytać, jaka jest pogoda, to nie wyglądają za okno, tylko włączają telewizor, żeby się dowiedzieć. Po prostu wyprane mózgi i zamiast myśleć, to patrzą w telewizję i powtarzają głupoty. I oni na tym pasożytują, odkrywają teatrzyk przed głupim ludem, tak jak odegrali teatrzyk okrągłego stołu, że to niby jakaś tam rządzący z niby opozycją się dogadali. Jakie tam niby? Jaka tam opozycja była, tam byli wszyscy wyznaczeni. To była szopka telewizyjna odegrana i teraz również odgrywają szopkę i naród może sobie wybrać. Jak chcecie, wolicie oglądać na przykład starego i grubego, to sobie go wybierzcie i będziecie sobie to oglądać. Jak wolicie oglądać chudego i młodego, to sobie go wybierzcie, będziecie takiego w telewizji oglądać. A będą robić nadal to, co robili. Tylko ludziom będzie się wydawało, że to jest władza taką, jaką ludzie chcą mieć. Tymczasem tak nie jest, bo prawdziwych wyborów ludzie dokonują nogami. Wsiadają w pociąg albo w samolot i wyjeżdżają, bo tu się nie da żyć. My zmierzamy w kierunku kubańskim. Na Kubie również kupiono poparcie społeczne. Tylko nie ma co jeść. I poparcie rodziny Castro sięga prawie 100%, 96-97%, tak jak u nas Zagierka. Ale wpław płyną przez ocean do Ameryki, no bo tam jest lepiej, prawda? I my zmierzamy w tym kierunku, że poparcie dla rządzących będzie duże, tylko nie będzie co jeść, prawda? Bo ogłupiają ludzi. Więc te wszystkie inklinacje elektoratu, te wszystkie badania społeczne i tak dalej mówią tylko tyle, jaka jest skuteczność propagandowa podstawowych mediów. Duża jest skuteczność propagandowa, ogłupiają ludzi szybko, łatwo i skutecznie. Ale ogłupiają, to wcale nie znaczy, że oni się dzielą na takie czy inne partie. To jest lipa, to jest ściema dla najgłupszej części elektoratu, który jest najliczniejszy i najłatwiej ten elektorat oszukać. No my jesteśmy w takim gronie, że doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest lipa, to jest jeden ośrodek i ten ośrodek zrobi to, co zaplanował, nawet nam nie mówi, co zrobi. Ale dokładnie widzimy, po owocach poznajemy. Widzimy, że robi źle, że nadal przykręca nam śrubę i nadal stara się tylko o to, żebyśmy my na nich pracowali. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Mówił pan, panie prezesie, o interesie narodowym, bo jedwabnym szlaku. Chciałem się pytać o polskiego złotego w kontekście pańskiej wypowiedzi na okoliczność wizyty San Dominga. I w kontekście publicznego długu, który sięga w tej chwili 1 miliona złotych, czyli 55% PKB. Jaki ma pan pomysł na polskiego złotego? Mamy, to znaczy kto ma? Kongres Nowej Prawicy. Kongres Nowej Prawicy ma pomysł prosty. Wrócić do normalności. I w normalności pieniądz był tym, czym był przez setki tysięcy lat. Czyli przedmiotem był pieniądz. Był przedmiotem, który sam w sobie był coś wart. I on stanowił wymiernik i środek wymiany.
i należy do tego wrócić, żeby pieniądz był coś wart. A w tej chwili jest to druk, który nie jest wart nic. Jest wart tyle, ile się ludziom wydaje, że jest wart. Nic nie jest wart. Poza tym pieniądz nie powinien być podrabialny, czyli powinno być niemożliwe, żeby ktokolwiek wyprodukował sobie pieniądz. Jeżeli ja wezmę sobie drukarkę i wyprodukuję sobie jakiś pieniądz, bo jest mi potrzebny, to pójdę siedzieć. Tymczasem ktoś produkuje pieniądz i nikt nie słyszy, żeby ktoś poszedł siedzieć za to. To znaczy, że są równi i równiejsi. Jedni mogą produkować pieniądz, drudzy nie. A przywilej nadany komukolwiek jest dyskryminacją wszystkich pozostałych. I my jesteśmy tymi pozostałymi, którzy jesteśmy dyskryminowani. My produkujemy meble, żywność, odzież, samochody, domy, a jacyś oni produkują pieniądze. I robią nas zbijają, prawda? Bo to nie jest naprawdę pieniądz. To jest jakiś falsyfikat. Więc my, Kongres Nowej Prawicy i w ogóle nie tylko Kongres Nowej Prawicy, ludzie prawi, którzy kierują się uniwersalnym kodeksem moralnym, że nie to jest dobre, co jest dobre dla mnie, tylko to, co jest obiektywnie dobre, chcieliby mieć pieniądz prawdziwy, czyli taki, gdzie kwit, którym się posługujemy, oznacza własność zasobów zdeponowanych w banku. A bank jest tylko miejscem ich bezpiecznego przechowywania, a nie miejscem drukowania pieniędzy, za którymi nic nie stoi. To jest problem tego pieniądza, o którym ja mówiłem na spotkaniu z tym Sankongmingiem. Tak. Chodzi mi o to, czy chęć powrotu do parytetu złota... Tak. To jest chęć powrotu do parytetu złota, polskiego złotego, to jest prawdopodobnie tak. Wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Niekoniecznie. Nie. Dlaczego? Jest bardzo wiele krajów. Jest cała bankowość koraniczna, mimo zdemolowania przez Amerykę bardzo wielu państw, nadal istnieją państwa, które praktykują bankowość koraniczną, czyli niezgodną ze standardami zachodniej bankowości. Tam zupełnie to inaczej funkcjonuje i jakoś żyją. Możemy i my. Przecież Iran giełdę naftową irańską prowadzi i handluje, przyjmując płatność nie w dolarach, tylko w złocie. I jakoś żyje, więc daje się to zrobić. A w Polsce, nawet gdyby w okresie przejściowym, żeby to nie było zbyt gwałtowne i żeby łatwo się było przestawić, gdyby na przykład umożliwić funkcjonowanie oprócz tej walety, która w tej chwili jest, złotego polskiego, pieniądza fiducjarnego, sztucznego, gdyby oprócz tego umożliwić funkcjonowanie normalnego pieniądza, czyli kto przyniesie do banku, do skarbca i zdeponuje kilogram złota, ten dostaje 1000 jednostek opiewających każdy na 1 gram. I każdemu może tym zapłacić. To znaczy, jak ja panu zapłacę tym papierkiem, to nie ja jestem właścicielem, tylko pan tego grama złota, który tam jest autentycznie zdeponowany, naprawdę. I wtedy, czy ten pieniądz będzie opiewał na złoto, czy na srebro, czy na inne dobra, to wszystko jedno. Ale żeby opiewał na fizyczną wartość zdeponowaną w skarbcu bankowym i bank tylko gwarantuje, że to naprawdę tam leży. Że to jest prawdziwa wartość, nie sztuczna. I to jest możliwe do zrobienia, i nic by nam się nie stało. I tak należy, do tego należy powrócić. Czyli należy powrócić do normalności w każdej dziedzinie. Nie tylko w bankowości, ale w każdej innej dziedzinie należy powrócić do normalności. Oddać ludziom ich człowieczeństwo. Żebyśmy nie byli przedmiotami tylko tak jak krowa u chłopa, że chłop ją karmi, chłop ją doi. Tylko żebyśmy my sami o sobie decydowali, to musimy również decydować o swoim stanie posiadania, o swoim majątku i o swoich pieniądzach. A to oznacza, że pieniądz ma być pieniądzem i ma być niepodrabialny. Nie może być tak, że my pracujemy i zarabiamy, żeby mieć pieniądz, a ktoś inny tworzy sobie pieniądz, nic w zamian nie dając. To jest zwyczajne łajdactwo. Trzeba skończyć z łajdactwem normalnie, wprowadzić. Wszystkie rozwiązania gospodarcze i prawne muszą być zgodne z elementarnym kodeksem etycznym. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali, a z internetu? Ja mam takie pytanie a propos tradycji katolickiej, bo wydaje się, że nie można budować jedności europejskiej wbrew tradycji chrześcijańskiej, katolickiej. Ja zresztą kontakt z Frontem Narodowym też miałem okazję nawiązać poprzez taką polsko-francuską rodzinę, mianowicie pewna mieszkanka Poznania
ożeniła, przepraszam, wyszła za mąż za pana hrabiego Filipa de Rouge, który z jednej strony jego syn działał w Froncie Narodowym, a z drugiej strony on sam i większa część jego rodziny była zaangażowana w Bractwo Świętego Piusa X, w obronę kościoła San Nicola de Chardonnay w Paryżu i tak dalej. Czy pan uważa, że, bo wiadomo, Front Narodowy jest typowo francuski, Francja jest jednak bardzo laicka. Myślę, że w samym Froncie Narodowym tam ja się spotkałem z postawami od właśnie tradycjonalistów katolickich po wręcz nawet neopogan. Tam wszyscy są. No, tak jak we Francji po prostu. Natomiast czy pan uważa, że ten czynnik duchowy, religijny, chrześcijański, cywilizacyjny jest jak gdyby istotny i czy on będzie odgrywał coraz większą, czy raczej coraz mniejszą rolę? Mam nadzieję, że coraz większą, aczkolwiek problem jest poważniejszy. Pan mówi o pewnej tradycji katolickiej. Tradycja jest to obrzędowość i może tak być, że będziemy mieli obrzędowość, tak jak u buddystów, czyli religię bez Boga, czyli coś takiego. Może być, że obrzędowość będzie choinki, prawda, i tak dalej, że zamiast bałwanów, prawda, będzie święty Mikołaj. Może być. I to może być próżne. Dlatego ważniejsze jest odwoływanie się nie do tyle do tradycji katolickiej, co do tradycji, co do cywilizacji łacińskiej. Zasady cywilizacji łacińskiej oznaczają tyle, że prawo nie musi być wcale zgodne z wolą większości. Natomiast musi być zgodne z kodeksem moralnym. Prawo nie może rozstrzygać o tym, co jest dobre, a co jest złe. O tym decyduje etyka. A prawo tylko mówi o tym, w jaki sposób chronić dobro przed złem. To znaczy, powinno się zmierzać do tego w swoich poczynaniach cywilnych, czyli w instytucje państwa i prawo państwowe, prawo publiczne powinno funkcjonować tak, żeby było sprawiedliwie. To znaczy, żeby dobro było wynagradzane, a zło, żeby było karane. A definicja dobra i zła nie należy do Sejmu, nie należy do rządu, nie należy do prezydenta. Nie mają, politycy nie mają w tej sprawie kompletnie nic do powiedzenia. To jest dedukowane, dokładnie mówiąc, jeżeli mówimy o kwestiach cywilizacyjnych, jest to dedukowane z filozofii, czyli z teologii jest dedukowane. I jeżeli historycznie się sprawdziło, że prawo i państwo, które jest ufundowane na etyce katolickiej, dało najlepszy rozwój i najlepsze poczucie ładu i bezpieczeństwa, to nawet ateistom lepiej się żyje pod panowaniem tych państw, które ufundowane są na przestrzeganiu prawa chrześcijańskiego, czyli dedukowanego właśnie z etyki katolickiej. Choćby nikt nie wierzył w Boga, to nie ma znaczenia. Lepiej się będzie ludziom żyć, jeżeli stworzą sobie państwo i zafundują sobie prawo chroniące dobro i zwalczające zło wedle definicji katolickiej. I dlatego opowiadam się za etyką katolicką. I będę zawsze bym żądał, żeby wszyscy, którzy do nas przyjadą, nawet gdyby byli ateuszami lub wyznawcami jakiegoś świętego kamienia, żeby przestrzegali naszego prawa. Bo ono jest dedykowane ze słusznej etyki, bo ta etyka się historycznie sprawdziła, nawet jeśli nie wierzą w Boga, to mają to przestrzegać. A jak nie, to i to wychodzą od nas. To jest nasz dom i w naszym domu mają panować nasze porządki. A nasze porządki sprawdziły się przez 2000 lat i nikt jeszcze nic lepszego nie wymyślił. A prywatnie mówiąc, niech ludzie nie podskakują i nie próbują być mądrzejsi od Pana Boga, bo na pewno im się to nie uda. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Chciałem zapytać. Co to jest? Przepraszam. Przełączył się. Krótko albo przytrzymał. Tylko tego. Jak się pani? Takie mam pytanie. Sprawa związana z Polską i Ukrainą, która stała się dla części establishmentu głównym punktem odniesienia we wszystkich działaniach politycznych,
kosztem naszych stosunków z Federacją Rosyjską. Ostatnio widzę, że i z Chinami, w związku z tym chciałem zapytać, jak pan widzi sytuację tam i co będzie z nami i z nimi. Dziękuję. No nie wiem, co będzie, bo nie wiem, na ile główni gracze światowi są zdesperowani do rozgrywania własnych interesów na terenie Ukrainy, ale jest rzeczą ewidentną, jest to po prostu fakt, że na Ukrainie sprowokowano pucz antyrosyjski, czyli dokonano zmian o charakterze niekonstytucyjnym. Jeżeli więc ktoś mówi, że należy na Ukrainie uporządkować sytuację polityczno-prawną, dobrze, należy uporządkować, więc należy przywrócić konstytucyjny porządek, który został obalony po tak zwanym Majdanie. Czyli tych wywrotowców należy usunąć i przywrócić konstytucyjny porządek. I ten porządek, gdyby przeewoluował w takim kierunku, jaki jest teraz, to jest ich sprawa. Moim zdaniem nie przeewoluowałby w takim kierunku, bo wrogość w stosunku do Rosji, twierdzę, że została tam zaszczepiona sztucznie z zewnątrz, wspieraniem majdanowców, czyli tych, którzy gdzieś tam sobie demonstrowali pod rządem. Dlatego z takim niepokojem patrzyłem na wygłupy na ulicach polskich miast, bo tu również mogły paść trupy, to się przy takich okazjach robi bardzo łatwo, i mielibyśmy również Majdan, czyli w Polsce można było zorganizować coś podobnego, jak zrobiono w Kijowie, bo widać było, że to się robi bardzo łatwo. Więc na szczęście u nas skończyło się Majdanem, a nie rozlewem krwi, jak na razie. I oby tak było, że jest tylko błazenada, no bo tylko śmiech po tym pozostanie, a nie trupy. A Ukraińcy przećwiczyli niestety inny scenariusz. 3 tygodnie obserwowali, prawda, jak tam sobie stoją pod budynkami rządowymi i demonstrują, a za rok zobaczyli, że pół kraju mają zbombardowane i 1000 trupów. Prawda? Tak się to u nich skończyło. I ewidentnie nie była to wola narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego. Był to ewidentnie wspierany z zewnątrz pucz wewnątrz ukraiński o charakterze wyraźnie antyrosyjskim. Więc naprawdę ja się nie dziwię temu, że Rosja zabezpieczyła swoją bazę w Sewastopolu na Krymie, którą zresztą, której bezpieczeństwo było zapewnione traktatowo z Ameryką, bo Amerykanie mieli nie wprowadzać strategicznej floty na Morze Czarne, a wprowadzili. Więc Rosjanie zabezpieczyli swoje interesy strategiczne. Dziękuję. Czy jeszcze może jakieś pytania? Na zakończenie chciałem pana zapytać o to, czy pan uważa, że to jest naturalny kierunek, połączenie tego nurtu wolnościowego w polityce z nurtem nacjonalistycznym. I ja obserwuję dosyć długo te właśnie wolnościowe partie nacjonalistyczne. Razem z doktorem Kawęckim żeśmy od prawie 30 lat obserwowali najpierw tak zwanych republikanów w Republice Federalnej Niemiec, którzy byli nawet na prawo od CDU-CSU, a nie byli równocześnie, tak jak NPD, zapatrzeni jak gdyby w przeszłość. Bardzo dużym fenomenem dla nas był zawsze Partia Wolności w Austrii, prawda? FPO, zwłaszcza jej charyzmatyczny przywódca Jörg Haider, tragicznie zmarły w październiku 2008 roku w wypadku samochodowym. Rozumiem, że teraz jego następcy, między innymi pan Hofer, są właśnie w jednej grupie razem z wami, tak? I również ciekawy jest fenomen Alternatywy dla Niemiec, prawda? To jest partia, która za parę miesięcy po raz pierwszy pokaże, bardzo młoda partia, na co ją stać. Na razie notowania wskazują, że może być to wielki sukces, jak na pierwsze wybory parlamentarne. Czy przedstawiciele tej partii w ogóle są w Europarlamencie, czy jeszcze Alternatywa dla Niemiec nie ma nikogo w Europarlamencie? Znaczy, ta partia nie wystawiała kandydatów. Ale zdaje się, że którzyś posłowie przeszli do tej partii. Ta partia się mocno umacnia ze względów kulturowych. Ale jeżeli pytał pan najpierw o te środowiska wolnościowe, to musimy sobie zdefiniować wolność. Co to znaczy wolność?
Wolność to nie znaczy rób ta co ceta. Wolny to nie jest ten, kto ma pełną swobodę z gołym tyłkiem do kościoła chodzić, prawda, i Panu Bogu pośladki pokazywać, bo prawdopodobnie nie tego Pan Bóg od nas oczekuje. Te pośladki, jeżeli są ładne, to należy to docenić, ale gdzie indziej, prawda? Więc pewne ograniczenia obowiązują i powinny obowiązywać, ale wolni powinniśmy być w tym sensie, że powinniśmy mieć prawo swobodnego dysponowania owocami swojej pracy. Jeżeli ja sobie siedzę, oglądam telewizję, to nikt się nie czepia. Sąsiad też sobie siedzi, ogląda telewizję i nikogo to nie obchodzi. Ale jak ja sąsiadowi działkę skopię, a on mi naprawi samochód, to minister finansów łapę wyciąga, żeby mu za to zapłacić. A wątłobuzie, gwałcisz naszą wolność, okupancie jeden. Dlatego twierdzę, że właściwie rozumiana wolność i to, co my mówimy, wolnościowcy, są to ludzie, którzy chcą zwrócić wszystkim obywatelom prawo i możliwość swobodnego dysponowania owocami swojej pracy. Jak ja nie chcę pracować i chcę żyć biednie, to guzik to kogo obchodzi. Niech mnie nie karmi zasiłkami, trawą się będę żywił, szczawiem i mirabelkami. Co to kogo obchodzi? A jak zarabiam, pracuję odpowiedzialnie i mam, to jest to moje. I niech mi nie wmawiają, że rozdawanie jest zgodne z nauką Chrystusa, bo rozdawanie swojego jest zgodne z nauką Chrystusa. Swoje mogę rozdać lub zniszczyć. Natomiast rozdawanie cudzego jest bandytyzmem komunistycznym. Jest to po prostu prymat wspólnoty nad jednostką. Jest to jakaś wspólnota, która się ukonstytuowała i uważa, że jak ktoś coś zrobi, to jest to nasze. Należy mu to zabrać i się tym podzielić. I uważają, że to jest dobre. A to jest złe właśnie. Dlatego pojęcie dobra i zła w tym ujęciu wolnościowym oznacza tyle, że dobre jest to, co każdy sam uważa dla siebie w sensie majątkowym. Takie dysponowanie owocami swojej pracy, jakie człowiek sam uważa za słuszne. I należy zwrócić ludziom utraconą wolność. Nie mamy pracować na rzecz państwa. Każdy powinien pracować dla siebie i nikt nikogo, a przede wszystkim władza publiczna, nie powinna mieć możliwości nawet dowiedzieć się, czy ktoś ze swojej pracy zarabia, czy nie zarabia, ile zarabia i co z tym robi. Bo to nie jest kwestia polityczna. Guzik to kogo obchodzi. Powinniśmy mieć normalną władzę, która nas tylko zabezpieczy, żebyśmy sobie nawzajem krzywd nie robili, żebyśmy się nie oszukiwali, nie okradali i żeby nas nikt nie oszukiwał i nie okradał z zewnątrz. Tylko takie powinna być rola władzy oraz, jeżeli istnieją ograniczenia, czyli istnieje jakiś zespół nakazów i zakazów, to są to nakazy i zakazy o charakterze kulturowym. To znaczy, że przestrzeń publiczna powinna być powściągliwa. Nie powinno być ani jakiejś pornografii, ani jakiegoś horroru w przestrzeni publicznej. Jak ktoś chce sadomasochizm sobie uprawiać, to nie na ulicy, przepraszam, i widowiska się z tego nie robi, bo to jest sfera ogromnej wrażliwości. I to w przestrzeni publicznej niech sobie robi, prywatnej niech sobie robią co chcą. A przestrzeń publiczna ma być powściągliwa pod każdym względem i do tego powinno być używane prawo i państwo, żeby to zapewnić. To jest kwestia wolności właściwie rozumianej. Żeby nie narażać ludzi, dla których jest coś szokującego, na jakiś taki szok. To przestrzeń publiczna ma być powściągliwa i tam te ograniczenia wolności są uzasadnione. Poza tym nigdzie więcej. Dlatego wolnościowców popieram jak najbardziej, nawet anarchistów, choć oni nie są w stanie ukonstytuować państwa, bo oni chcą korzystać z wolności, ale nie chcą popracować na to, żeby dla bliźnich zafundować wolność. A konserwatyści chcą przyjąć na siebie rolę bardzo trudną i niewdzięczną strzeżenia wolności dla bliźnich. Dlatego szczególnie cenię sobie konserwatystów, którzy chcą działać nie z pobudek egoistycznych dla siebie, tylko dla innych, żeby zafundować im właściwie rozumianą wolność, w tym głównie wolność materialną. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już pytań, to ja tylko krótkie ogłoszenia. Nasze kolejne spotkanie będzie za tydzień. We wtorek 17 stycznia spotykamy się w Muzeum Niepodległości w Alei Solidarności koło Placu Bankowego. O godzinie 19 będzie to zorganizowane przez nas spotkanie dotyczące 70. rocznicy Operacji Wisła.
czyli aspektów militarnych, prawnych i politycznych akcji Wisła, czy operacji Wisła, wojskowej operacji, w wyniku której przesiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców na ziemię odzyskane i w wyniku tej akcji tak naprawdę zakończono ludobójstwo dokonywane na Polakach w latach 1939-47. O tych wszystkich aspektach, za i przeciw, będziemy rozmawiać. Naszymi gośćmi będzie m.in. pan dr Zbigniew Palski z Polskiej Akademii Nauk, a także profesor Szabłowski, autor wstępu do tej podstawowej książki napisanej przez państwa Siemaszków na temat ludobójstwa na Polakach. Przed opłatkiem, jeżeli ktoś, przed wykładem, przepraszam, jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany, to o 17 we wtorek w tym samym miejscu zapraszamy na opłatek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jeszcze dwa takie wydarzenia, nazwijmy to plenerowe. Jutro, w środę 11 stycznia o godzinie 16 zapraszamy pod Pałac Prezydencki na kolejną tak zwaną miesięcznicę wołyńską, czyli spotkanie kresowian i patriotów walczących o godne upamiętnienie ofiar. No, przedwczoraj niestety zniszczono pomnik w Hucie Pieniackiej. Jest kolejna, jak gdyby kolejny temat na tą jutrzejszą miesięcznicę, ale będą też poruszane inne sprawy. Przypomnę, jutro o 16 krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim, natomiast w niedzielę 15 stycznia o godzinie 15, łatwo zapamiętać, 15 o 15, zapraszamy do Parku Skaryszewskiego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Tam znajduje się taki obiekt parkowy pod nazwą Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby ten obiekt przenieść na cmentarz sowiecki w Warszawie. A jeżeli sobie tego nie życzą strona rosyjska, no to do muzeum w Kozłówce, bo uważamy, że miejsce dla obcych żołnierzy w Polsce jest tylko na cmentarzu. Czyli jeżeli przyjeżdżają żołnierze amerykańscy, powinni wrócić do domu. Jeżeli są jacyś żołnierze pochowani czy upamiętniani na terenie Polski, powinno to być na cmentarzach wojskowych, które po prostu szanujemy i tam, powiedzmy, jest to miejsce do upamiętnienia tych. Natomiast chcemy to wszystko, co przypomina nam ideologie totalitarne, komunizm, usunąć z przestrzeni publicznej. Jeszcze raz dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Sam się dziwię, że państwo 2 godziny wytrzymali. Mam nadzieję, że to spotkanie miało jakiś walor edukacyjny, że trochę wiedzy o polityce. Nie tylko podpolitykowaliśmy sobie, ale też opisaliśmy sobie, jak polityka funkcjonuje. A jeżeli państwo zadajecie sobie pytanie, co jest nam potrzeba, żeby wygrać tę naszą Polskę, taką, jaką nam się marzy. Proszę państwa, tylko jednego nam potrzeba. Wiary w sukces. Jeżeli uwierzymy, że jest to możliwe, to nic więcej nam nie potrzeba. To jest możliwe. Polska może być wolna, bogata i bezpieczna i będzie, jeżeli w to uwierzymy. Zrobimy z Polski normalny dom. Dziękuję bardzo.